Hej, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, może zacznę od tłumaczenia się. Nie, zacznę od tego, że nie ma z nami Oskara, niestety, Rebowskiego, który się chorował i ma się źle, więc musicie mu wysłać jakieś słowa wsparcia na grupie czy coś takiego. Wczoraj trochę wątpiliśmy w jego powody nieprzyjazdu, ale potem nam wysłał bardzo obrazowe opisy tego, jak właśnie wymiotuje, więc wierzę mu na słowo w tym momencie. Więc pewnie jakby tutaj przyjechał, to by przyjechał z kubłem, tak. Więc no trudno, damy sobie radę. Znaczy, mieliśmy plan, żeby pomówić ogólnie o tych wszystkich futurystycznych, niemalże cyberpunkowych wizjach rzeczywistości, czy wizjach właśnie rozmaitych alternatywnych uniwersów w komiksach. Ale umówmy się, Oskar zawsze nawija i tak 80% tego, co my mówimy w podcaście, więc... Szczególnie, że właśnie robiłem tę lekcję o Marvel 2099, który jest jakby tym najbardziej chyba podstawowym, poza najpopularniejszym chyba wciąż uniwersum. Zresztą wśród tych komiksów nawet jest jakby... Do tej pory wciąż był wydawany Spider-Man 2099, co samo świadczy o tym, że chociaż ta jedna postać zachowała. No ale niestety nie ma Oskara, więc, więc plan jest taki, że standardowo zaczniemy Comics Weekly od pogadania o jakichś bieżących komiksach, najpierw ja i Adam, albo odwrotnie. Potem myślę, że krótko mówimy temat, a później zrobimy sobie Q&A i po prostu pogadamy o jakichś różnych rzeczach, których będziecie chcieli sobie pogadać. Możemy porozmawiać na główny temat z wami. Ewentualnie, jasne. Więc liczę na wasz udział. Musicie się wcielić w Oskara tutaj i jakby dopełniać tutaj naszego podcastu. Mam nadzieję, że nam się nagrywa, bo zawsze ktoś jęczy, że nie jest nagrane, więc tym razem nagrywamy to. No dobra, to zacznijmy w takim razie. Ja się nazywam Łukasz Stelmach, to jest Adam Antolski i zaczniemy może od pomówienia właśnie o tym, co ostatnio czytaliśmy ciekawego. I zacznę od Adama, bo ty czytałeś... Nie wiem, bo jest ten komiks i to nie ma nic wspólnego w ogóle z futurystycznym tematem, chociaż może trochę. Jest ten komiks, którego ja nie czytam z pełną świadomością i premedytacją, ale planuję kiedyś nadrobić. I to jest Doomsday Clock. To jest ten komiks, który pierwotnie miał być bardzo ważny dla uniwersum DC, do którego były budowane wydarzenia, gdzie mieliśmy... Duży teaser przy DC Rebirth. Tak, jak wyszło DC Rebirth 1, to tam się pojawiały rzeczy, które potem miały zostać wyjaśnione właśnie w jakimś tam komiksie i potem zapowiedziano Doomsday Clock, który miał nawiązać do Watchmen. I wszyscy myśleliśmy, że tam przyjdą ważne odpowiedzi i to da nowy kierunek uniwersum DC, ale w międzyczasie okazało się, że są opóźnienia, że ten komiks jakby toczy się własnym torem, a inni autorzy robią swoje. I Dark Knights Metal zrobiło swoje, teraz leci sobie Justice League i nikt się specjalnie tym Doomsday Clockiem nie przejmuje. Czytałeś to w miarę na bieżąco? Tak. I jakby nikt nie bierze na razie wydarzeń z Doomsday Clock pod uwagę. Wydarzenia z Doomsday Clock w ogóle są jakoś, wiesz, niecały rok do przodu. Więc jak gdyby jeżeli popatrzysz na główne uniwersum DC, to nic się z tego jeszcze nie wydarzyło. I o ile Doomsday Clock jest pisane z taką, wiesz, z takim założeniem, że to będzie, że to gigantyczne wydarzenie, które zmieni wszystko, to tak naprawdę nic nie zmienia na dobrą sprawę. Jak gdyby są tam ci Watchmeni, którzy nie mają zbyt dobrego wprowadzenia i zbyt dobrego wyjaśnienia, tak, co oni tam robią. To takie krótkie wprowadzenie, czy ktoś nie czytał, czy albo nie wie, co chodzi. Pierwszy zeszyt Doomsday Clock pokazywał nam z jednej strony uniwersum, w którym działo się Watchmen, Alana Moore'a, i dalsze losy tego uniwersum, to co się wydarzyło po finale Watchmen. A druga połowa tego komiksu to było te uniwersum mainstreamowe DC z Supermanem i tak dalej. I one miały się w jakiś sposób dalej zazębiać. Rozumiem, że się zazębiają dalej. To znaczy, nie, w momencie jak Ozymandias już trafia do uniwersum DC, uniwersum Watchmen już nie istnieje. Aha, okej. Okay. Wszystko się dzieje w DC. Wszystko się dzieje w DC. Okej. Okay. Więc... czy tam dzieje się coś ważnego? Nie. Taka bardzo krótka odpowiedź. No dowiadujemy się o tym, że ta wielka, tajemnicza, niebieska siła, która była teasowana przez ostatni, nie wiem, rok, półtora w komiksach, gdzie co chwilę, wiesz, coś się działo i to zrobiła jakaś wielkie coś niebieskiego, jakaś niebieska ręka i to wszystko to, tak, to jest Dr. Manhattan, jeżeli się jeszcze nie domyśleliście, to mamy już potwierdzenie na 100%, jest pewne. Okay, czy wiemy coś, o co mu chodzi? On powiedział, że szkoda mu czasu wyjaśniać. Okay. To znaczy, jest taki moment, że Ozymandias spotyka się właśnie z doktorem Manhattanem, który w ogóle robią ostre dziady, żeby go w ogóle przywołać. I wiesz, Ozymandias tak super szybko: hej, wracaj do nas, bo jesteś potrzebny, bo nasz świat jest w rozsypce, a doktor Manhattan: nie no, sorry, robię coś w tej chwili.
mam mały projekt i nie wyjaśnił, co to za projekt i to się jakby scena praktycznie skończyła na tym. Wiesz co, jest też powiedziane i to jest jedna rzecz istotna, że coś się stanie za miesiąc. Coś się stanie za miesiąc, dlatego że no, doktor Manhattan nie postrzega czasu linearnie. On go postrzega jako przestrzeń. To, co się wydarzyło wcześniej, to, co się wydarzy. I dla niego to jest wszystko predestynowane, już ułożone i po prostu jakbyś patrzył, wiesz, na pokój. Widzi to trójwymiarowo, jako kryształ, to byś wpisywał Alana Moore'a. I w Doomsday Clock jest powiedziane, że nie widzi nic, co jest więcej niż miesiąc, niż za miesiąc. Więc widzi tylko i wyłącznie przyszłość do tego miesiąca. I ostatnie, co widzi, to jak Superman leci w jego kierunku z wystawioną pięścią. Więc i kończy się komiks takim przemyśleniem Manhattana, że czy Superman mnie zniszczy, czy ja zniszczę cały świat. I tak Superman leci z pięścią w twoim kierunku, człowieku. Jak myślisz, co się stanie? Tak jakby wydaje mi się, że zakończenie jest dosyć jasne, ale no nie wiem, no stara się Geoff Johns to nadal pisać, jakby to był kryzys, nawet jeżeli wiemy, że nie będzie, chociażby ze względów, wiesz, pozakomiksowych, takich, że wiesz, trochę stracił już wpływy w komiksach i nie pozwolili mu na takie kolejne przemeblowanie ciężkie. Okej, okay. Czy te interakcje postaci z uniwersum Watchmen i postaci z mainstreamowego uniwersum, które były takim dużym punktem jednak, selling pointem całego eventu, pierwszy raz mieliśmy okazję coś takiego zobaczyć, to jest coś wartego uwagi? Czy one są tak, żeby były? Znaczy no, ewidentnie są te postacie dobierane w pary, jakby jest Rorschach i Batman i jest jakby Ozymandias i Luthor. I byli ci nowi złoczyńcy Mim i Marionette z Jokerem. Więc i jest jeszcze komedian do tego, no bo to też to wplątany, no bo to wiesz, haha, wszyscy są błaznami tutaj. Ale te interakcje przynajmniej jakoś nic nowego nie odkrywają na temat tych postaci, dlatego że no, dowiadujemy się, że zarówno Ozymandias, jak i Lex Luthor są zadufani w sobie, to jest nowość. To nie jest w ogóle ten sam Rorschach, który był u Alana Moore'a, to jest nowa postać, która się inspiruje Rorschachem. Zachowuje się z grubsza tak samo, ale to mimo wszystko nie jest to. I no, ta cała reszta to w ogóle to jest jakiś kicz podporny. Jak gdyby to, wiesz, wszyscy tak, haha, jesteśmy zabawni, więc się lubimy i tutaj ja komuś tam urwę rękę, ja to uroczę i... No, rozumiem, łapię, o co chodzi, ale to jak gdyby nie, nic nowego się nie dowiadujemy na temat tych postaci. Tak naprawdę. Masz jakiś pomysł, do czego to zmierza aktualnie? Widać w ogóle cokolwiek? Nie. Szczerze mówiąc, jestem więcej wydawało mi się, że bardziej widzę kierunek, jak jeszcze tego eventu nie było. Natomiast jak się pojawił, to ja odnoszę wrażenie, że to do niczego z grubsza. Wydaje mi się, że dojdzie do jakiegoś przemeblowania, które już było ustalone z rok temu, czy coś takiego w wydawnictwie, wszyscy czekają na to. Natomiast nie wydaje mi się, żeby były, że te wielkie wątki, które porusza komiks, czyli ten motyw, że wiesz, większość superbohaterów jest Amerykaninami i tak dalej, wątpię, żeby cokolwiek z tego wyrosło. Wydaje mi się, że te postacie z uniwersum Watchmen też nie zostaną tutaj na trwałe, dlatego że no, nie widać tutaj żadnego takiej podbudowy, takiego setupu po to, żeby miały zostać. Jak gdyby ten Rorschach nowy w ostatnim komiksie to jest okej, okay, to jest wprost nam prawie powiedziane, że jak gdyby już przez zaczyna mu brzydzić go ta jego persona własna, dlatego że on jest synem tego psychologa, który w oryginalnym komiksie Alana Moore'a zajmował się Rorschachiem i ten ojciec, wiesz, miał załamanie nerwowe i tak dalej, a ten syn o tym nie wiedział i idolizował tego Rorschacha, który, wiesz, zniszczył mu rodzinę, więc tak teraz to zaczyna być takie... Ja naprawdę nie wiem, do czego to zmierza, bo te wszystkie wątki idą każdy w swoim kierunku i nie widać tutaj jakiejś większej narracji takiej ponad to. Okej, okay, czyli dalej jeszcze... Nie. Który to był zeszyt? Pamiętasz może? Siódmy, coś, no, coś koło tego. Jeszcze pięć, tak? Do końca. No. No, jeszcze może coś się wydarzy. Dobra. Byłem ciekaw, co tam się dzieje. Ciekawa sytuacja, nie? Gdzie ten komiks miał być ważny, a ten został zamknięty na bok i się dzieją inne rzeczy w DC. Coś innego ważnego się dzieje w DC poza Heroes in Crisis w tym momencie?
nieszczególnie. Giną bohaterowie, tak? Giną bohaterowie. No to się dzieje, że będziemy zabijać bohaterów randomowo. Wracamy do starych, dobrych czasów, kiedy co tydzień ktoś musiał używać nowy. Że teraz hurtowo z 10 zabijemy za jakiś miesiąc. Właśnie, to jest to, co nie gadaliśmy o tym. Znaczy nie mówiliśmy o tym, że mamy o tym gadać dzisiaj, ale coś z zaskoczenia zapytam. Co myślisz o śmierci Wally'ego Westa? No ja myślę, ja pamiętam, jak w Comics Weekly mieliśmy rozmowy na ten temat, że fajnie, że wraca, bo to była pozytywna postać w całym uniwersum. Miał swój wątek ciekawy i przywrócono go po tym, jak został podmieniony na tego czarnoskórego nastolatka w New 52. Włączono go znowu do uniwersum, zostawiając tamtego też. No a teraz jakby po tym całym budowaniu tej postaci, żeby ona znowu miała swoje miejsce w tym uniwersum, no została ubita. Czy myślisz, że w ogóle, pierwsze, czy uważasz, że to w ogóle jest na stałe, że to jest po prostu taki, wiesz, żeby podbić ważność eventu tylko, a potem to ktoś odkręci? A jeśli to na stałe, no to co myślisz na ten temat? Bo ty byłeś fanem tej postaci, tak, i cieszyłeś się, tak, w ogóle, że ona wraca, więc dlatego cię pytam o to. No to jest najlepszy Flash, jak na dobrą sprawę, ale... Ja myślę, że w ogóle masa osób, nawet jak nie czyta komiksów, to kojarzy Flasha głównie z Wally Westem. Tak, przez animację, gdzie wydaje mi się, że te cechy Wally'ego Westa z animacji, to że on jest był takim comic reliefem trochę drużyny, trochę przeniknęły na Barry'ego Allena w takiej powszechnej świadomości. Nie? Nie, ale w ogóle teraz jak się pisze Barry'ego Allena, to jest Wally. Po prostu jest to bardzo... Barry Allen, tak? Przepraszam. No to jest Barry Allen w efekcie. Ale nie, do twojego pytania, no wiesz co, to jest tak beznadziejnie zrobione poza kadrem, że ja mam nadzieję, że to jest jakaś zmyła i że to jest, wiesz, że to się nie dzieje naprawdę, bo jeżeli jest, to wow. Obawiam się, że to jest pstryczek w nos w stronę Jeffa Jonesa, gdzie wiesz, stracił swoje wpływy w wydawnictwie. Wally West to było takie jego dziecko, symbol jego rebelii, jego koncept, żeby go wrócić i tak dalej. Teraz Dan DiDio odzyskał trochę swoich wpływów, więc pierwsze co zrobił, to zabił Wally'ego Westa. Jest to dla mnie najgorsze w tym wszystkim jest to, że on miał całkiem interesujący wątek, który się ciągnął od dłuższego czasu, który zostaje, wiesz, ucięty w tym miejscu. I to jest wątek jego rodziny. Dlatego, że Wally był przed Flashpointem, był znany jako gość, który ma rodzinę, ma żonę, ma dzieci i tak dalej, które też mają swoje supermoce. I wiesz, w momencie jak wrócił, to nie miał tych wszystkich relacji. I teraz on powoli zaczynał odbudowywać, orientować się, co się dzieje. Dowiedział się na przykład, że jego dzieci są uwięzione gdzieś tam w Speed Force. I dążyło wszystko do tego, jak do tej pory, że będzie jakieś rozwiązanie tego wątku, którego teraz nie będzie, pod racji tego, że główny bohater umarł. I pytanie brzmi, czy wiesz, czy po prostu ludzi w zarządzie DC, czy na przykład Toma Kinga, to nie obchodzi i nie interesuje to i po prostu ucięli ten wątek, bo musimy zabić Flasha, czy to jest właśnie zmyła i to może nawet będzie mocniej zawiązane później. No właśnie, bo te śmierci w Heroes in Crisis, z tego co mówiłeś, były takie bardzo... Znaczy nie widzisz żadnych śmierci, no to są zwłoki. Tak, ale one też były zapowiadane wcześniej, bo kto zginie, kto będzie mordercą. I teraz dowiaduje się w tym pierwszym komiksie, okej, ci już nie żyją. No dobra, to dobrze. Mamy to z głowy, to jeszcze zgadniemy, kto jest mordercą w takim razie. Tak, ale wiesz, no to w ogóle ten cały ośrodek pomocy to tak kiepsko wyszedł. Jak gdyby prawie wszyscy umarli. Tak jak gdyby. No tak. Ten wniosek tego, że lepiej jak masz jakąś traumę albo PTSD, to nie idź do żadnego ośrodka, bo cię zabiją. Jak gdyby w momencie, jak zapowiadali pierwszy raz tę historię, to właśnie to miało być takie przemyślenia na temat PTSD, na temat, wiesz, tego, jak tego typu traumy cię dotykają, bo Tom King ma przeszłość militarną. No tak. I to wydawało mi się, wiesz, naprawdę fascynujące, jak to odnieść do superbohaterów, bo wydawałoby się, że oni by mieli traumy non-stop. Nie tylko, wiesz, takie rzeczy jak Batman, który, wiesz, przez traumę się stał Batmanem, ale takie traumy na bieżąco. Z ostatnich akcji, czy ze straconych, wiesz, przyjaciół i tak dalej. I pierwszy komiks właściwie zapowiada po prostu tajemnicę kryminalną, czy to jest czymś kompletnie innym. I naprawdę wydaje mi się, że tutaj gdzieś w którymś momencie, wiesz, preprodukcji konceptualnym doszło do dużej zmiany kierunku, tak, w jakim idzie. Tak, nie, Tom King, pamiętam, mówił jakiś czas temu o tym projekcie, że ma taki projekt i jest... Nie przejmuj się. Jest nim bardzo zainteresowany. I to wiesz, nie było tak, że po prostu, wiesz, on myśli sobie ten koncept, poszedł z nim do, wiesz, na górę, przedstawić go.
A Dan Didio stwierdził, o kurde, Identity Crisis 2, róbmy. Będą śmierci, będzie poważnie i wszystkim się będzie podobało. No brakuje jeszcze gwałtów. To jeszcze muszą być gwałty gdzieś po drodze. Jeszcze przed nami. Ale no, to, trochę tak to wygląda, nie? Okej. Okay. To co ty czytałeś ostatnio? No ja stwierdziłem, że... Znaczy ja zacząłem czytać tego Plastic Mana z Gaia Simon, ale mi nie przyszło do gustu. Czytałeś chyba, nie? Tak, mi się podobało strasznie. Właśnie nie, kurczę, mi się od początku mnie zaintrygował, bo to jest tak, jakby pokazują ci coś, co może być genezą Plastic Mana, potem się okazuje, że nie, że jakby on używa takiej sytuacji, żeby się dowiedzieć tego i owego. Tylko, że humor w tym komiksie mi nie poszedł zupełnie, był... Znaczy, jest taki... Nie było śmieszne tam zupełnie. No ale wiesz co, to jest taki, nie wiem, jak, bo to nie jest... Miałem powiedzieć, że ten humor nie jest śmieszny, ale... Nie, ale wiesz, Plastic Man nie są postaci. To jest taka konwencja troszeczkę takiego starego dowcipu. Wiesz, taki pan Filutek trochę, tylko że super bohater. No może, nie, ale wiesz, chodzi o to, że inne inkarnacje Plastic Man bardziej wypowiadały. Chociażby ta Terrifix, dużo lepiej jest moim zdaniem pisane. No nie wiem, po prostu, wiesz, to jest ta postać, która się odwołuje do kultury, rzuca różnymi takimi randomowymi żartami przez to, że może się zamienić w cokolwiek. Pamiętam, była kiedyś taka kreskówka, nie wiem, czy kojarzysz, na... gdzie to było, na Cartoon Network, czy na Jetixie, czy gdzie było, jeszcze indziej. Się nazywało Trash Canada i to był serial o tym, że jakiś dzieciak kupił sobie traszkę, której głos podkładał Jacek Kawalec. I ona była trochę jak Jean z Aladyna, po prostu zamieniała się w różne rzeczy i rzucała... To był dosłownie z Jeana z Jeana, ale powinienem zacząć od Jeana z Aladyna. Okay. I Plastic Man jest trochę tym typem, który się nagle zamienia w coś, o czym mówi, nie? I to mnie nie bawi zupełnie, w tym wydaniu zupełnie, nie? Więc stwierdziłem, kurczę, no to jest komediowy komiks, ma 6 zeszytów, który mnie w ogóle nie bawi, więc sobie odpuszczę. Więc stwierdziłem, okej, dobra, to wracam do swojej strefy komfortu w takim razie i poczytam, co w X-Men ciekawego się dzieje. Bo ja odpuściłem sobie czytanie X-Men od bardzo dawna, bo te serie dwie główne, Gold i Blue, były słabe. I stwierdziłem, no dobra, to poczytam tą jedną dobrą serię, X-Men Red, którą pisze Tom Taylor. I tam wtedy przeczytałem jeden zeszyt i sobie odpuściłem. I potem był ten polski zeszyt słynny, gdzie akcja się działa w Polsce. Ja go wtedy czytałem bez kontekstu, teraz przeczytałem całość. No i kurczę, ta seria jest naprawdę dobra. To jest to, co Marconi chciał robić w Champions. Taki zaangażowany społecznie komiks, który się odnosi do spraw społecznych. I to jest o tyle fajne, że wiesz, to są X-Men. Z samego założenia to są postacie, które mają być analogią do rozmaitych uciśnionych grup społecznych. Tylko że Tom Taylor stwierdził, już od tak dawna oni są z defaultu taką jakby analogią, trochę grubo ciosaną jednak, bo to i tak są superbohaterowie, to może faktycznie zrobię ich analogią, wiesz, do tych. I oni faktycznie walczą jakby o prawdę i o to, żeby no, mutantom się żyło lepiej. Jakby. Ale to jest w którymś momencie, znaczy Jean Grey tutaj, która wróciła do życia, to też długa historia, stwierdziła, że jeśli mutanci są prześladowani, to zróbmy im osobną nację. Co mutanci już robili wielokrotnie, gdy się nie kończyło dobrze, ale trzeba próbować dalej. No i oni tak robią to jedną nację, ale są w Wakandzie. Wakanda zostaje zaatakowana przez Kassandrę Nową, która jest oczywiście tym w dużym uproszczeniu siostrą bliźniaczką Charlesa Xaviera. No. W dużym uproszczeniu tak naprawdę jest mistyczną istotą z kosmosu, która jest złym odbiciem, no nieważne. W każdym razie ma takie moce jak Xavier, nie o to chodzi, że też jest potężną telepatką. Wygląda tak samo. Wygląda tak, tylko że jest starszą panią. Ogólnie no, jej celem jest to, żeby zniszczyć mutantów, bo nie lubi mutantów, wiadomo. Xavier chciał ją zabić w łonie, więc ma uraz. Ona powinna być, wiesz, tak. Heroes in Crisis, nie? Ona ma traumę dopiero. No ale ona chce zniszczyć tych mutantów, w związku z tym ona się posługuje takimi metodami, jakich wyobraża sobie, żeby się tak tego typu postać posłużyła, by po prostu politycznie ich wytępić, nie? Tak. Więc ona tworzy specjalne nano-sentinele, które są dosłownie wszystkim co najgorsze po prostu wszczepionym ci w głowę, nie? Więc po prostu osoby wszczepione z tymi specjalnymi nanomaszynami nie widzą mutantów jeszcze bardziej niż zwykle. I w związku z tym ci mutanci są przepędzani od Wakandy do Atlantydy i z Atlantydy jeszcze gdzieś indziej, a jednocześnie próbują jakby ratować swoich poprzedniców i tak dalej. I to jest bardzo klasyczne w swoim tonie, jak mutanci ratują mutantów, a z drugiej strony jest sporo takich społecznych elementów, które są, myślę, dużo subtelniej potraktowane niż Wade'a, bo też bohaterowie mają charakter i głównie ci zależy na tych bohaterach przede wszystkim. Nie jest tak jak Wade'a, który
bardziej jednak skupiał się na tym społecznym aspekcie, zupełnie zapominając o tym, że to jest komiks o konkretnych bohaterach, nie? I nie chcesz czytać rozprawy uświadamiającej ci, co robi źle, tylko komiks, który jakby subtelnie przemyca te treści, nie? A Tom Taylor naprawdę łapie te postacie, nawet Jean Grey w jego wydaniu jest dużo ciekawszą postacią. To też są postaci przede wszystkim, które popełniają błędy, które nie mają, nie są wszechwiedzące i to jest super, nie? Ja mam do ciebie pytanie, bo w tym polskim zeszycie pojawił się mutant polski, który był taką jeszczurką, jak on miał na imię? Andrzej? Coś tam z tego, Stefan, coś takiego. Antoni. Czy on cokolwiek później się pojawił? Nie, jest tutaj, bo oni im dają azyl na Atlantydzie i tyle. I Atlantydzie robią, to jest najlepszy element, to jest coś, co Taylor uwielbia robić, takie małe rzeczy. Oni robią na przykład mutanci, jak się tam zadomowili już w tej Atlantydzie, u Namora, to robią swoje cerebro. Więc Gabi stwierdza, że muszą mieć specjalną nazwę, więc nazywa to Cerebro. Okej, łapię. I wiesz, i Jean mówi, że no nie przejdzie, a Gabi mówi, będę to powtarzać tak długo, aż chwyci. I chwyciło, i wszyscy mówią na to Cerebro, już w innych komiksach się pojawia jako Cerebro. No i czytałem, ile tam jest, 8 zeszytów jest? To się naprawdę fajnie czyta i widać, że to zmierza też do czegoś, do takiej dużej konfrontacji między Cassandrą a Jean, gdzie wiesz, obie mają swoją historię, obie jakby mają sprzeczne cele i myślę, że to będzie, to się naprawdę dobrze czyta. Mam nadzieję, że jak najdłużej Taylor zostanie z tą serią. A jak już byłem przy X-Men, to stwierdziłem, okej, to jeszcze zajrzę gdzie indziej w tym świecie. Jest teraz event w ogóle w X-Men, więc zorientowałem się, że coś tam się dzieje. Się nazywa Extermination i... Bardzo latami 90. pachnie. Tak, z wielkim X w logo oczywiście. To jest duże nawiązanie do lat 90., głównie dlatego, że Cable jest główną postacią tutaj. Ale nie ten zwykły Cable, tylko młodszy Cable, co jest, wiesz, co ma sens, bo też ten komiks, czy raczej, to jest miniseria taka, wiesz, która myślę, że nie jestem pewien, bo nie czytałem, ale wydaje mi się, że ona wychodzi bezpośrednio z X-Men Blue, czyli tego komiksu o tej młodej ekipie mutantów. No i ona polega na tym, że pojawia się ten młody Cable, z jakiegoś powodu chce wyłapać tych wszystkich młodych, oryginalnych X-Men, którzy jeszcze, wiesz, tych, co Bendis nam wprowadził. Tak, w jakimś wciąż są. No są, no bo byli. Nikt jakby nie wymyślił sposobu, żeby ich, wiesz, cofnąć. Tam więc znaczy w ogóle było powiedziane, że już tam się zmieniła historia na tyle, że jak oni wrócili w przeszłość, to już tam były ich inne wersje w ogóle, więc oni już muszą tutaj zostać. Już myślałem wtedy, że na stałe zostaną, nie? Ale nie, wygląda na to, że będą chcieli się ich chyba pozbyć. Bo tak to na razie wygląda. Bo z jednej strony poluje na nich ten młody Cable, który w ogóle zabił starego Cable'a, więc nie ma Cable'a teraz już w komiksach. Znaczy pewnie zaraz wróci, ale na razie nie ma. Plus jeszcze poluje z drugiej strony na nich Ahab, który jak zwykle tam poluje na nich, nie wiadomo jeszcze z jakiego powodu. Więc to się czyta tak, szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że to się skończy tym, że właśnie pożegnamy tych młodych mutantów. Taylor będzie pisał swoje rzeczy, a te klasyczne tytuły z X-Men jakby, wiesz, wrócą do siebie i dostaną jacyś fajni scenarzyści, bo też trochę zaniedbane te serie były od dawna, nie? Więc mam nadzieję, że to jest sprzątanie wielkie tego całego zakątka uniwersum. Szczególnie, że Dark Phoenix się zbliża. Co by nie mówić o tym filmie, to jednak zawsze film pustuje sprzedaż komiksów. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby posprzątać i już na ten, kiedy to ma być, w lutym. Żeby na ten luty już być, wiesz, gotowym, żeby ludzie przyszli i mieli faktycznie co czytać, nie? Nie 38 zeszyt X-Men Gold, gdzie nie wiadomo, co się dzieje. No, więc... A nie szkoda ci trochę tych młodych mutantów? Nie, nic mi cholera. Nie, jestem przez co nawet w tym komiksie, w tym Extermination, jestem tak pisani, że nie jesteś w stanie ich lubić. Jean, ta młoda Jean, jest tak upierdliwa, jest, wiesz, tą dziewczyną, która cały czas jakby bez twojego pozwolenia ci czyta myśli i rzuca ci sugestie jakieś, wiesz, zupełnie bez żadnych oporów. Scott, młody, jest dalej tą, wiesz, jęczącą... No tą wersją Scotta, której nikt nie lubił. Tak, tak to ujmijmy. Wiesz, to jest gość, który cały czas ma ten angst ostry. Tak. I on cały czas jęczy, cały czas jest zły na coś, wiesz. Jak czytasz jego kwestie, to masz ten, wiesz, Linkin Park w tle, który leci, nie? I no, nie da się tego czytać. A reszta postaci jest zupełnie bez ten. Ale bardzo mi się... Jest świetny motyw w tym komiksie. Taka ciekawostka. Jest z jakiegoś powodu ten młody Cable chce ich przywrócić w takim stanie, w jakim tutaj przybyli. Znaczy nigdy tego nie powiedział, a tak mi się wydaje, bo on bierze Angela, który tam w międzyczasie w Black Vortex, który był wydany w Polsce, czy nie? Bo była jakaś drama z tym związana. Który tam dostał nowe skrzydła, takie ogniste w ogóle, nie? Więc ten Cable mu obcina te skrzydła. I jest pokazane, jak tam mu obcina.
No ale wiesz, on miał wcześniej normalne skrzydła, takie aniele właśnie. Więc jest taki mutant, się nazywa Mimik. I on powstał w latach 60. jeszcze. I to był mutant, który potrafił odtwarzać umiejętności innych mutantów. I jakoś tak się złożyło, że na stałe miał umiejętności tej oryginalnej piątki. Więc miał, wiesz, te blastery takie z Cyclopsa, miał telekinezę Jean, bo wtedy Jean tylko miała telekinezę, i miał skrzydła Angela. Więc Cable go porwał, obciął mu to skrzydło i przyszył. Przy czym przyczepił Angelowi. Więc ten Mimik z lat 60. się do czegoś przydał teraz, nie? I to jest... To było całkiem spoko, ale no, fajnie, oni nie poprzedają to i pozbędą się tych mutantów wreszcie. Bo nie wiem, czy to się z fanem, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ktoś lubi tych oryginalnych mutantów w ogóle? W sensie tych oryginalnych mutantów, którzy występują dzisiaj, nie? Występują dzisiaj. A nie oryginalnych mutantów. Jakby to był fajny pomysł. To był całkiem fajny pomysł. Szczególnie jak było Marvel Now, wydaje mi się. Znaczy to był pomysł na jeden story arc, wydaje mi się. Na całą serię, wydaje mi się. Tylko, że potem już powinni coś z tym zrobić. Nie, bo to była fajna idea, pamiętam. Ja wtedy zacząłem tak naprawdę czytać na bieżąco X-Men, bo to czytałem jakieś wybrane rzeczy, nie? A tak mówię, kurczę, fajnie by było zacząć tak regularnie, faktycznie co miesiąc czytać. I to była dobra opcja, bo ci mutanci przybyli z przeszłości do teraźniejszości i nie wiedzieli, co się dzieje. Ja też nie wiedziałem, co się dzieje jako nowy czytelnik, więc razem z nimi dowiadywałem się, jakie jest to stosunki tych mutantów między sobą, czemu nie lubi się Scotta teraz i tak dalej. I to było spoko, bardzo przydatna konstrukcja, popularna dla nowych czytelników. Tym bardziej, że to się zazębiało bardzo fajnie z Uncanny X-Men i tak dalej. Tylko, że no tak wiesz, ta jedna seria minęła i potem już koncept troszkę się znudził. Nie było co już robić z tymi postaciami. Bo cały czas masz ten motyw, że one chcą być inne niż ich poprzednicy. I siłą rzeczy i tak wpadają cały czas w te same tropy, co poprzednicy, bo musisz jakby nawiązać i tak do tych przygód, więc to im wcześniej się ich pozbędą, myślę, tym lepiej. No. Dobra, tyle jeśli chodzi o te aktualne rzeczy. To pomówmy sobie o głównym temacie. O głównym temacie. Tragiczne wersje przyszłości. Nie, bo właśnie komiksy mają to do siebie, że jak się pojawia jakaś przyszłość, jakaś wizja przyszłości, a bardzo często się pojawiają. Marvelu co tydzień praktycznie jest jakaś wizja przyszłości, i bohaterowie trafiają. I w Marvelu jest tak, że zwykle to są bardzo różne wizje przyszłości. Zawsze jest jakiś nowy wymysł akurat scenarzysty, który daną serię pisze. I tam, wiesz, zawsze przyporządkowujesz to, że o, to jest Ziemia 2, 8, 7, coś tam, nie? I to jest za każdym razem jakaś nowa wersja rzeczywistości. I masa tych wizji okazała się na tyle interesująca i na tyle dobrze napisana, że stały się jakby swoimi własnymi uniwersami, które tam żyją. Uniwersum Old Man Logana, myślę, jest najlepszym przykładem. Cieszyło się. I to była jedna historyjka w normalnym ranie Wolverina, który wtedy wychodził. Po prostu nagle przyszedł Mark Miller i okej, to jest historia, która się dzieje w przyszłości. Ludziom się tak to spodobało, bo to była taka bardzo eksploatatywna, powiedzmy, wizja z masą krwi, tym brutalnym światem, takim troszkę kiczowatym. Postępu takie ewidentne. No, gdzie... I też, wiesz, bardzo ciekawe wizje ogólnie tych bohaterów były, nie? Łącznie z tym ślepym Hawkeye'em i Wolverine'em, który obiecał, że nikogo nie zabije, nie użyjesz swoich szponów. Nie, ale to, że w ogóle widziałeś jak gdyby ślady tych dawnych superbohaterów, których już tam nie było. Nie, bo to przeświadczenie, że oni zginęli, bo już ich nie ma. Ale nadal pozostawili swoje dzieciństwo, jak gdyby, które było wciąż odczuwalne w tym, wiesz, jak jeżdżą w Spider-Buggy przez cały komiks i tak dalej. Więc to było bardzo interesujące dla mnie spojrzenie na te rzeczy, które ci się wydają, wiesz, wieczne na dobrą sprawę. No, co też dlatego nie dziwi mnie zupełnie, że wracano do tego, nie? Już wracano przy okazji Secret Wars. No i potem Logan dostał swoją regularną serię. No i trafię do tego regularnego uniwersum i a propos też myślę, że już powinien jakby wrócić do siebie. No, ja tego trochę nie rozumiem, dlatego że dla mnie przynajmniej Old Man Logan to był interesujący, ale razem ze swoim światem, nie sam z siebie. Jakby. Ja myślę, sam że z siebie to po prostu jest... Spotkania, to w ogóle też myślę, będzie temat, o którym tak ogólnie jeszcze mówimy. Takie spotkania tych alternatywnych bohaterów z tymi regularnymi są zawsze ciekawe, bo wiesz, ci bohaterowie mają szansę poznać, jak historia do pewnego momentu, ale on się stał stałym rezydentem. Tak, tylko, wiesz, z Loganem był tyle fajny pomysł, że on tu trafił i chciał sprawić, żeby jego przyszłość nie wydarzyła. I to była dobra motywacja. No, to jest pierwsze, co by mu przyszło do głowy faktycznie. Jak się oswoił, że jest tutaj, no to ma sens, że nie chciałby, żeby dopuścić do tej przyszłości. No tylko właśnie już po jakimś czasie też to się jakby spowszedniał trochę, nie? Już stracił swój urok w momencie, kiedy ten Logan stał się Loganem po prostu żyjącym sobie w tym świecie i po prostu pojawia się nagle staruszek Logan i tyle.
I oni tam już, nie wiem, od miesiący mówią, że on już się źle czuje w ogóle, już stary jest. Ale mi to, że się pojawia dalej w komiksach i tyle. Natomiast ten regularny Logan gdzieś tam na drugim, trzecim planie z Thorem sobie pije w barze. Ale nie, właśnie sporo takich rzeczywistości. W ogóle w międzyczasie Logan umarł. No, ale już żyje. Ale już mu dobrze. Już mu dobrze. W ostatnim Thorze chyba właśnie pił sobie z Thorem w barze. A w przyszłości będzie Phoenixem i będzie no, w kosmosie. Nie, ale właśnie to jest... Fajne, nie? Że sporo takich dziwnych, alternatywnych wersji na tyle się rozwinęło, że potem one zyskały własnych fanów, robiły własne serie. I sporo przykładów. Właśnie nie wiem, jak DC Marvel na pewno jeszcze wymienił, nie wiem, Age of Apocalypse na przykład, do którego też bardzo często wracano, bo to też jest to bardzo fajne uniwersum, gdzie Charles Xavier zginął, więc Magneto przejął jego rolę i on się też dobrze sprawdza o tym, ale w związku z tym Apocalypse mógł podbić ziemię wcześniej, więc to zupełnie inaczej wygląda, ale jednocześnie masz. A jeszcze co fajne zrobił ten event i co jest fajnego w tym świecie, to że postacie marginalne wcześniej tutaj jakby dostały szansę zaistnieć, nie? Typu Blink na przykład. I sporo było takich zmian. Czy Days of Future Past, oczywiście do tego też się bardzo często wraca. Nie wiem, czy gdzieś są też jakieś alternatywne wersje rzeczywistości, które wracają. Alternatywne wersje, ten... Natomiast trochę inaczej z tymi ziemiami. Znaczy, to jest część krajobrazu, że masz inne uniwersum. Tak, to jest zupełnie normalne. To jest tak, jak masz inne kraje albo inne kontynenty. To są daleko i niewygodnie się tam trafia, ale możesz, nie ma większego problemu, jeśli masz wystarczająco pieniędzy i czasu na podróż. I alternatywne wersje, które wracają takiej przyszłości ewidentnej, to jest, jak gdyby dla mnie to jest za każdym razem będzie ilekroć Darkseid podbił ziemię. I to trochę oszukuje w tym momencie, bo to nie jest żadna konkretna historia, a cała masa różnych historii, takich jak Rock of Ages albo Final Crisis nawet. To są wszystkie wersje wszystkie wersje przyszłości, gdzie Darkseidowi udało się podbić ziemię i mamy takie wersje właśnie, gdzie uczy ludzi antyżycia, co jest taką śmieszną formułę antyżycia. To jest w ogóle fantastyczna rzecz w DC, bardzo przerażająca. Formuła antyżycia to jest matematyczny dowód na to, że wszelkie życie nie ma sensu i należy je podporządkować Darkseidowi. Jeżeli usłyszysz je, to nie masz innego wyjścia, jak być niewolnikiem Darkseida, gdyż jest to no, zbyt przekonujące. I wystarczy powiedzieć, przekazać w telewizji czy tak dalej, i wszyscy, którzy tylko raz usłyszą to równanie, to natychmiast rozumieją to, że nic poza Darkseidem nie istnieje. Darkseid jest... Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, kto to jest Darkseid. Nie muszę tego tłumaczyć, bo to by zajęło godziny. Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę wracali do One Million. Kilka razy wracali do uniwersum DC One Million. To jest właśnie takie uniwersum, które się dzieje w roku jednomilionowym. To Morrisonowe jest. Tak, to jest Morrisonowe. I tam jak gdyby historia się toczyła o to, że słońce miało się zepsuć, więc Superman, ten pierwszy Superman, Clark Kent, wlazł do tego słońca, żeby je naprawiać i tam sobie siedział przez jakieś, kurde, do roku jednomilionowego, kiedy wreszcie mu się udało naprawić i w związku z tym ta ówczesna Liga Sprawiedliwości cofnęła się w czasie do czasów jakby współczesnych, żeby wziąć tą klasyczną Ligę Sprawiedliwości do roku jednomilionowego, czyli to jest najdalej w przyszłość, jak kiedykolwiek ktoś zobaczył. I żeby brali udział jakby w celebracji powrotu pierwszego Superman Prime 1 Million, jak go nazywali. I oczywiście okazuje się, że ich intencje tej nowej Ligi Sprawiedliwości wcale nie są tak czyste i tak dalej. I ten świat przyszłości też wcale nie jest tak fajny i taką utopią idealną, jak się nam wydaje. Bo na początku jest nam przedstawione, że to jest utopia, nikt nie jest głodny, wszyscy są szczęśliwi. Rozwiązaliśmy już wszystkie problemy gospodarcze, zdrowotne, techniczne, wszystko. Jak gdyby, ale okazuje się, że to nie jest do końca tak, jak jest nam to przedstawiane. No i taka jedna wizja, która wraca i to jest, to pierwotnie nie był kanon, ale dołączyli, to jest Kamandi, który został włączony do kanonu i teraz ilekroć się przenosimy do świata Kamandiego, gdzie widzimy te ruiny i tak dalej, to widzimy jakieś muzeum Supermana. Tak, no, bo generalnie dla tych, którzy nie wiedzą, Kamandi to jest plagiat planety Małp, tylko że zamiast Małp mamy inne zwierzęta. Różne. Mamy tygrysy, mamy... misie tygrysy. Słuchajcie? Misie tygrysy. Jak to misie? To jest jedno z dziesięciu.
Okej. Nie, mamy tygrysy, są lwy i... Konie? Koń też są konie. Są różne zwierzęta, ale jak teraz wracamy jak gdyby do tego uniwersum Kamandiego, to jak gdyby i widzimy te ruiny Ameryki i tak dalej, no to się pojawiają też rzeczy takie jak Muzeum Flasha, Muzeum Supermana i tym podobne rzeczy, więc to jest włączone do uniwersum DC. Był też taki komiks, który się nazywał Superman at World's End. Ale to jest kanoniczne dalej, czy nie? To nigdy nie było kanoniczne, tak naprawdę. To jest taki niezbyt dobry komiks, gdzie jest Superman jako Święty Mikołaj, dosłownie z miniganami lata dookoła. I to jest też w uniwersum Kamandiego. To było tak, że on tracił te moce swoje? Tak. Tak. No, i więc nie, zapuścił długą brodę i biegał z tymi wielkimi broniami i walczył z sklonowanym podwójnym Hitlerem. Tak, i ten podwójny sklonowany Hitler sklonował Batmana, żeby z nim walczył. I ten Batman, i ten Batman był takim, kurde, gargulcem trochę, czy czymś. I Superman go pokonał jednym ciosem czy coś i potem pali jego zwłoki i mówi, że to wszystko było przez broń palną, bo jakby nie było broni palnej, to by nie było zła na świecie. I tak się komiks kończy. Bardzo to było wzruszające. Nie, ale właśnie większość tych wizji przyszłości jest taka jednak bardzo pesymistyczna. I ten One Million, nawet jeśli zakulisowo to nie wyglądało tak, jak miało wyglądać, to i tak rzeczywistość, która na pierwszy rzut oka wygląda ok, to i tak jest mniejszość jednak, nie? Zazwyczaj jak już masz wizję przyszłości, to praktycznie zawsze jest po prostu jakaś dystopia, zawsze tam po prostu... Ruiny. Nawet jeśli nie ruiny, to wiesz, ktoś kontroluje wszystko, ktoś podbił ziemię. Był ten w DC cały motyw z Monarkiem, nie? Gdzie też masz tą przyszłość, gdzie jeden z bohaterów podbił wszystko i tam była oczywiście ta drama zakulisowa, ale swoją drogą. No i mamy właśnie 2099 uniwersum. Właśnie Marvelu jedna z, właśnie z tych popularniejszych alternatyw uniwersum, do których bardzo często wracano, gdzie to był pierwotnie imprint, który skupiał cztery tytuły, zdaje się Punishera, Spidermana, Duma i była ta nowa postać z Stan Lee, Vavrava czy czegoś tak. Później dodawano tytuły, odejmowano tytuły, ale to był taki imprint, to był grono tytułów wydawanych razem, jako w ramach jednej linii, na którymi czuwał osobny edytor w ogóle, znaczy redaktor, co było spoko, bo te tytuły, bo one były spójne bardzo ze sobą, trzymały się faktycznie kupy. No tylko, że oczywiście to popularność tego imprintu wybuchła w latach, na początku lat 90. kiedy bardzo modne były takie cybernetyczne, takie cyberpunkowo-futurystyczne motywy, dystopie przyszłości. W 87 był Predator, w 90 była Pamięć Absolutna, w 92 był Terminator 2, a ten imprint chyba w 93 powstał, więc jakby to się... Były klimaty ku temu. Natomiast później tracił popularność w ciągu, nie wiem, czterech lat. No i tak dogorywał do 98, coś koło tego. Ale dalej wracają do tego i ten komiks zresztą tutaj jest dowodem na to, że chociażby ten Spider-Man. No i to był ten świat, gdzie tam była taka bardzo patologiczna krytyka korporacji, świata przyszłości, gdzie liczą się media, korporacje i wiesz, głównie masa rzeczy się na tym skupiała. Nawet nasz Miguel O'Hara, który był właśnie ówczesnym Spider-Manem, też pracował w wielkiej korporacji Alchemax, która była w zasadzie parodią korporacji tak naprawdę. Więc to był taki popularny motyw, co myślę, że wynika z tego głównie, że zawsze, że to był taki bardzo łatwy sposób, żeby podbić stawkę, żeby bohaterowie zawsze mieli z czym walczyć. No bo gdy wymyślisz sobie wizję przyszłości, która jest spoko, to nie masz tej stawki, musisz wymyślić ją zupełnie od zera. Tak? Wymyślę świat, gdzie masz korporację, albo gdzie ktoś pobił całą ziemię, albo na przykład miałeś ten komiks ostatnio, też ze Spider-Manem, ten Renew Your Vows. Gdzie też jest motyw z tym, jak się nazywa ten? Regen, tak? Tak. Z tym... Reabsorbował moce innych superbohaterów i tak dalej. No jest też taka pozycja. Zazwyczaj masz tak, że pojawia się ktoś,
to ci ubija wszystkich bohaterów, ale zostaje ten jeden, który, wiesz, musi zaprowadzić porządek. Tak było z Old Man Logan na przykład, tak było z tym Regentem i podejrzewam, że w wielu innych wizjach też to się powtarza ten motyw. Czytałeś komiks Justice League 3000 i 3001? Czytałem początek tego 3000. To jest ten, gdzie próbują odtworzyć Justice League, ale... Znaczy, no to jest generalnie daleka przyszłość, bo wszystko jest okropne. Wszystko to się zmieniło. I tam masz DC inną korporację, jak Alchemax. Tak. Cadmus się nazywa? Cadmus. No. Cadmus w ogóle się zajmuje wszystkimi fajnymi rzeczami. Planowaniem, to jest Mad Science typowe. Tak, to jest, bo jest jeszcze Star Labs, które jest trochę lepsze. Oni często robią dobre rzeczy. Nie zawsze, ale ten. Natomiast Cadmus to robią, wiesz, tylko absolutnie najgorsze. Sami, tak? Tak. Klonujemy wszystko. Wiesz, robimy jakieś dziwne hybrydy i tak dalej. Wiesz, potwory tak na zapleczu, jakieś bronie masowego rażenia i wszystko, co absolutnie najgorsze, to Cadmus robił. Ale tamto było takie, że generalnie wszystko jest tak beznadziejnie, że jest takie przekonanie, że jak wrócimy Ligę Sprawiedliwości, to będzie już dobrze i będzie spoko. I oni nie chcieli ich sklonować, bo to coś nie działało, albo by się rozpadały te klony, albo się stałyby złe, bo jak to zazwyczaj z klonami bywa z jakiegoś powodu. Więc wpadli na pomysł, że zrobią pasożyta, który będą podawać komuś i ten pasożyt to będzie... To się skończy dobrze. To brzmi lepiej, prawda? Więc podają bakterię pasożyta komuś i ta bakteria pasożyt nadpisuje materiał genetyczny na bieżąco. Więc mogą wziąć nawet niekompletne dane, jeśli nie mają wszystkiego i po prostu podać temu pasożytowi i zmieni go w Supermana na tyle, na ile może zmienić, wiesz, a cała reszta będzie uzupełniona pierwotnymi genami pacjenta. Problem w tym, że to nie działa kompletnie i jak gdyby wszyscy ci superbohaterowie wracają z ogromnymi wadami, jak wiesz, Superman jest pozbawiony kompletnie empatii, jest samolubny i tak dalej. Wonder Woman tak samo. Guy Gardner jako kobieta wraca. To nie jest wada, ale no, to nie tak jak było. Ale komiks właśnie przedstawia w ogóle cała Ziemia jest śmietnikiem i tak dalej. I nagle w tym wszystkim okazuje się, to byłoby bardzo urocze, nagle okazuje się, że w tym świecie ponurym, w przyszłości, gdzieś na dnie jakiegoś kurde właśnie ośrodka szalonej nauki byli zahibernowani Booster Gold i Blue Beetle. Oryginalni. I próbują jakoś się odnaleźć w tym świecie, co niezbyt dobrze chodziło. Jakie jeszcze wizje przyszłości pan? Nie, ale zacząłem mówić o tym Marvelu 2099, bo to była taka wizja mocno osadzona w czasie, w którym powstawała, wiesz, też estetycznie wyglądała bardzo, bardzo w stylu lat 90., bo te nowe redesigny tych bohaterów też były takie bardzo 90-sowe, nie? No, Punisher 2099 nie był po prostu typem ubranym na czarno z białą czaszką, miał taką zbroję i wielką czachę na całą, wiesz, na całą front klaty. Doom nie był zwykłym typem po prostu w zbroi i z tym musiał mieć kolce i wiesz, taką gigantyczną zbroję. I czy jest coś, biorąc pod uwagę, że Marvel 2099 no, było sukcesem, przynajmniej w tych pierwszych latach. Sprzedawało się naprawdę dobrze, szczególnie ten Spider-Man. Potem im dorobiło X-Men, którzy też się nieźle sprzedawali. Czy jest jakiś odpowiednik czegoś w tym stylu, wiesz, stylistycznego w DC? Znaczy, nie jest tak, czy, Beyond, czy Batman Beyond się liczy? Bo wydaje mi się, że to by było najbliżej tak klasycznie, szczególnie, okay, że to późniejsze... Mówimy zaraz o Batmanie Beyond, ale w sensie, czy w momencie, kiedy wydawano właśnie gdzieś w latach 90. DC nie wpadło na coś w stylu, kurde, to się sprzedaje, futurystyczne wizje naszych bohaterów, nie zrobili czegoś takiego u siebie. W tej chwili nic mi nie przychodzi do głowy poza One Million, o którym już mówiliśmy. I poza Beyondem, szczerze mówiąc. Dobra, to po prostu Beyondzie, który jest popularny w ogóle ze względu na kreskówkę. Tak, no to znaczy to jest całe uniwersum. Kreskówka oczywiście jest tutaj takim podstawowym... I nie wiem, czy masz tak jak ja i myślę sporo osób, gdzie wiesz, po Batmanie pojawił się ten Beyond i myślę, że sporo osób zareagowało tak, co? Batman w przyszłości? I wygląda jak idiotycznie, w ogóle cały na czarno, w ogóle co to jest? A potem, wiesz, oglądasz to i się okazuje, że to jest naprawdę dobre. I nie dość, że... No, sprawdzała się jako kreskówka po prostu. Była dobrze animowana i cały czas się działo coś w każdym odcinku. To też była całkiem źle napisana. Było sporo takich właśnie futurystycznych problemów, powiedzmy. Pamiętam, że był jakiś odcinek, gdzie była moda na to, żeby sobie wszczepiać geny zwierząt.
Tak. I to było cool. Ludzie chcieli mieć jakieś zwierzęce cechy, bo to było modne. I to było w sumie spoko, wiesz, spoko analogia do rzeczy, które... do jakichś mód, które mamy teraz, więc... strasznie fajna kreskówka. Widziałeś gdzieś, to był film, no, zdaje się, wydany na VHS i na wideo, Batman Beyond Return of the Joker. No tak. To jest moim zdaniem absolutnie ulubiona i najlepsza historia z całego uniwersum, gdzie Joker nagle powraca. Wydawałoby się, że jest od dawna martwy, że już nikt nie pamięta, ale nagle wraca w pełni sił, dokładnie taki, jaki był. I jest właśnie rozwiązywana sytuacja. Możemy spoilować to, czy nie bardzo? Chociaż nie będę spoilować. Zobaczcie go, koniecznie, świetny film, naprawdę. Ale podobało mi się też to, że było bardzo dużo nawiązań do oryginalnego Batman TAS tam. I jak gdyby tam naprawdę czułeś Batman Beyond, że to jest kontynuacja tej animacji właśnie The Animated Series. Nie było to kompletnie oderwane od reszty. I w komiksach, jak zaczęli wprowadzać Batman Beyond, no to tak troszeczkę to nie do końca grało, dlatego że jak gdyby już miały, te postacie już miały swoje własne przyszłości. Jak Powrót Mrocznego Rycerza, nie wspomnieliśmy o nim, a to też jest niejako wizja do przyszłości, też dosyć mroczna, może nie tak dramatycznie mroczna. Nie, ale to też na tyle ikoniczna, że ona tak, mimo że nie była kanoniczna, to stała się bazą do robienia tak, w ogóle Batmana, interpretowania tej postaci. Nie? Albo jest... Kingdom Come, to jest też wizja przyszłości, też bardzo taka ponura, gdzie mamy, wiesz... Kingdom Come to jest historia, w której no, superbohaterowie mają dzieci, prawda? I te dzieci mają swoje dzieci i wszyscy mają supermoce i wszyscy mają jakieś kostiumy głupie i kolejne głupsze przydomki. I okazuje się, że tych superbohaterów w pewnym momencie jest tak dużo, że oni nic pożytecznego nie wnoszą do świata, nikogo nie ratują, tylko się biją ze sobą nawzajem, nic innego już nie mają do roboty i niszcząc wszystko dookoła. I to jest też taka, to też przedstawia wizję, szereg wizji poszczególnych miast, czy poszczególnych wersji tego, że na przykład Superman się w ogóle odcina i mieszka tam w tej fortecy osamotnienia, gdzie ma symulację, kurde, pola w Kansas. A Batman zrobił sobie kompletny faszyzm w Gotham w międzyczasie i są gigantyczne roboty, które chodzą dookoła, pilnują godziny policyjne i tak dalej. No i to jest ta historia, gdzie... To jest też ten motyw, który się powtarza często, gdzie masz nowe pokolenie bohaterów, którzy nie są tak dobrze jak ci nasi bohaterowie. Klasyczni. Więc oni muszą wrócić i zrobić porządek. Nie? Po prostu rycerza, że jest przecież podobnie. Tak. Tam nie ma nowego bohatera, ale jakby Batman musi wrócić do swojej roli, bo nie ma Batmana. To znaczy, w Powrocie Mrocznego Rycerza to bardziej był establishment jako nowy bohater, jak gdyby, gdzie wiesz, Supermanowi pozwolono działać, bo służył establishmentowi, jak gdyby, urzędowemu, podczas gdy Batman był tutaj dzielnym libertarianinem i kurde, on sobie nie dawał w kaszę dmuchać, nie będzie przyjmować rządowych rozkazów i tak dalej. To była taka właśnie wizja Franka Millera. Co do tych dwóch postaci. Trochę nieuzasadniona do końca na dobrą sprawę, ale tak on to widział. Jeszcze na moment bym wrócił do tego Batmana Beyond. Bo przepraszam najmocniej za dygresję. Dobrze, zobaczmy. Nie, bo jedna rzecz jest taka, że właśnie sama kreskówka była spoko i bardzo próbowano odtworzyć jej sukces na komiksy, nie? Więc zaczęto wydawać komiksy z Batmanem Beyond, z Terry McGinnisem, który był Batmanem w tym uniwersum. Tylko że zaczęto je wydawać po prostu jako adaptację serialu, po prostu zeszyty były dosłownie przeniesieniem na komiks odcinków serialu, co też nie jest niczym dziwnym, bo tak z Batmanem też robiono z tym The Animated Series. I to był pierwszy volume, chyba drugi był podobny. Była później seria, która była bardziej oryginalna, ale czytałem ją lata temu, więc wiele bym ci nie powiedział. Ostatnio się pojawił. Ale potem był ten taki nagle zwrot, że stwierdzono, że naszego uniwersum. Jak ludzie go lubią, to miejmy go u nas. I jak oni uchodzili? Czy to jest jedna z wizji rzeczywistości? To jest alternatywna rzeczywistość? Czy to jest przyszłość? Czy jak? To jest alternatywna przyszłość, nie do końca jasna. Zależy kto pisze, to jest takie, nie pamiętam, czy kiedy... To tak jak z 2099, tak, gdzie to jest takie... do dzisiaj nie wiadomo, czy to jest przyszłość Marvela, czy nie jest, bo zmieniało się to, raz to było po prostu osobna ziemia i alternatywna jakaś przyszłość, a czasami było powiedziane wyraźnie, nawet całkiem niedawno też był chyba w Superiorze powiedziane, nie, że to jest przyszłość faktycznie Marvela, tak wygląda przyszłość Marvela z tym...
Bo też w tym komiksie się pojawia, znaczy w tym uniwersum 2010 pojawiają się bohaterowie normalnie Marvela, którzy przybyli z przeszłości. To są ci główni mainstreamowi bohaterowie, jakby Doom, Czarnoszczelna Czwórka, więc jakieś tam poszlaki są. Rozumiem, że tutaj też nie wiem, jeśli chodzi o Future's End i jego wersję Terry'ego McGinnisa, to ja będę mówić dużymi skrótami, bo ja nie pamiętam dokładnie detali, bo ten komiks zbyt dobry nie był. Ale jak gdyby w momencie, jak się pierwszy raz cofał w przeszłość, to się nie przeniósł tak całą drogę w przeszłość, tylko się przeniósł tak na wpół przeszłość, tak 10 lat przyszłość nasza. I tam spotkał na przykład starszego Tima Drake'a, który miał brodę i miał własny pub kraftowy prawdopodobnie. I wiesz, to wiesz, jak zapraszasz brodę, to automatycznie się pub tak otwiera. I wiesz, i w pewnym momencie tam działali. Sam Tim Drake przyjął w momencie, jak Terry McGinnis zginął, to sam Tim Drake przejął tę rolę przez jakiś czas. Przeniósł się znowu w daleką przyszłość, gdzie tam walczył jako Batman przyszłości. I on był w tym momencie tym Beyondem. Podczas gdy okazało się, że był złoczyńca, który się nazywał Spellbinder, i on użył ciała innego złoczyńcy, który się nazywał Rewire, który miał taki kostium, który miał sztuczne serce. Więc kostium, który miał? Tak. Tak to działało. W sensie on go nie mógł zdejmować czy coś. On musiał cały czas być w tym kostiumie, miał sztuczne serce. I on zamontował ten kostium na ciało Terry'ego McGinnisa i jakoś go uratował i przy okazji mu zrobił pranie mózgu, więc ten poszedł zabić Tima Drake'a. I Tim Drake go walnął pałą przez łeb, przez co się maska rozwaliła i się, ej, to jest Terry, a ten nie jestem Terry, jestem Rewire. I później Terry jeszcze uderzył Barbarę Gordon, komisarz Barbary Gordon z przyszłości, którą też uprali mózg i później się robi tak cholernie skomplikowane. W każdym razie Terry McGinnis wrócił, przechodząc po kilku rundach tej polki i tak dalej. Ale no w tej chwili chyba trochę przycichło, jakby ostatnio go w komiksach nie ma, prawda? Nie ma serii żadnej, nie występował ostatnio. Nie? To jest właśnie ten problem, że wydaje mi się, że nie da rady przenieść jednak tej kreskówki na komiksy, bo ona była na tyle specyficzna, też stylistycznie. Tak, no wydaje mi się, że nawet kostium głównego bohatera po przeniesieniu z tej konwencji kreskówkowej, gdzie on się opiera na tych ostrych, takich geometrycznych kształtach, uproszczonych. Wszyscy mają gigantyczne szczeny. Wszystko jest takie bardzo uproszczone i ten kostium fajnie wygląda, bo on też jest bardzo prosty. A w momencie, kiedy w ogóle ktokolwiek inny to rysuje i próbuje jakąkolwiek dawkę realizmu tutaj dać, to nie da rady, bo nawet nie wiesz, jak ta część, jak oczy, otwór właśnie gębowy działa w tym na przykład. Oczy są białe, nie? Ale czy one powinny być takie duże na pół twarzy jak w animacji? Czy one powinny być tak jak normalne oczy? Czy jak to właściwie ma działać? Wiesz, to, bo widziałem to rysowane na dwa sposoby. Widziałem to rysowane jako takie małe oczka, takie jak ma Batman normalnie w swoim kostiumie. I to jeszcze w miarę wyglądało, ale widziałem też taką wersję, gdzie gość po prostu rysował to oko tak idące przez kurde pół twarzy i to już wyglądało koszmarnie. Nie, wyobraź sobie filmową wersję, gdzie dosłownie musiałbyś, nie wiem, jak to zrobić. Szczególnie właśnie tą część tutaj z twarzą, gdzie w kreskówce po prostu masz czarną szczękę i usta, które się normalnie poruszają na tym tle, gdzie, nie wiem, aktor musiał się pomalować. Tak jak wiesz, w Batmanach zwykle aktorzy tutaj mają pomalowane wokół oczu, żeby było czarne dookoła oczu, a mieli maskę, więc nie wiem, musieli pomieć tutaj otwór i pomalowane, wiesz, dookoła ust. To wyglądało idiotycznie. W sensie zmierzamy do tego, że nie da rady tego przenieść, dobrze? Więc myślę, że też jest źródło jednak tego, że to nie chwyciło nigdy Beyond i być mimo, że tak się byłaby publika na to, ale no nie da rady przenieść uroku tego serialu jednak na komiks. Tak. Jedno co ja, moją ulubioną postacią w Beyondzie był Bruce Wayne stary, bo on był tak już zniszczony i tak kompletnie zgredziały, a przy tym miał jednak pewną poczucie misji i tak dalej. Był takim dobrym wujkiem. Ale był takim strasznie trudnym wujkiem równocześnie, gdzie, wiesz, pamiętam w jednym odcinku było takie coś, że razem z... Pytanie, czy na pewno był wujkiem. Nie no. Ale no zostawimy to wiszące. Zostawimy. No. Był taki jeden odcinek, w którym poszli razem do opery i opera była o Batmanie. I okay. Po prostu, i wiesz, i... Bruce Wayne tak ogląda to i taki kompletny kicz i coś takiego i nagle gaśnie światło z batarangiem, jest wszystko wyłączone. No, okej. Mamy jeszcze jakieś wizje przyszłości?
Ja bym publiczność zapytał okay. W takim razie. Dobra, słuchajcie, wracamy do tego, że mamy komiksy. Mamy w cholerę komiksów, więc opłaca się odzywać. Nawet jak głupoty gadacie, to damy wam komiksy. Nic. Nie, ale ja mam naprawdę tutaj konkretne pytanie. Czy jest jakaś wizja przyszłości, której chciałbyś żyć? Która po prostu się daje spoko. Czy jest jakaś, o której nie powiedzieliśmy, a która jest okej? Okay. Jeśli jest taka, to chętnie posłuchamy i nagrodzimy komiksy. Pięcioma nawet. Mamy mikrofon tutaj, także mogę podać. Możecie nawet powiedzieć o jakiejś, o której wspomnieliśmy, jeżeli nie macie pomysłu. Więc jeżeli... Okay. Tak, mi się przypomina z Uncanny Avengers Marvela, taka wizja przyszłości. Tego nie możemy. Gdzie tam mutanci jakby żyją w takiej utopii. I dopiero po pewnym czasie jakby się orientują, że to nie jest tak, jak być powinno. I wracają do przeszłości. Tam chyba były bliźnięta apokalipsy, coś takiego. Ale jakby na pozór wszystko wydaje się, że to jest utopia mutantów. Tak, było coś takiego, Ziemia X czy coś takiego. I to faktycznie ciekawy motyw. Dokładnie z tego komiksu, który tutaj mamy, więc tego ci nie damy. Myślę, że nie ma sensu. Chyba, że nie. Chyba to się dzieje wcześniej. Z biblioteki brałaś może? Czy... Nie, ale okej. Okay. Chętnie nagrodzimy komiksem, więc możesz sobie wybrać, czy Spider-Man, czy Hawkeye, czy Wolverine and X-Men, albo śmiało. Thunderbolts. Tak. Nie, może nie, lepiej Thunderbolts. Może Hawkeye. Okay. Chodziło najlepsze. Dobra, myślę, że słuchajcie, no tyle, nie? Jeśli chodzi o ten główny temat. Jasne. To jeszcze pytanie na koniec do ciebie. Czy ty masz jakąś ulubioną wersję, którą chciałbyś, żeby wróciła jeszcze? Ten 3000, Justice League 3000. Wydaje mi się, że on całkiem ładnie łączył ze sobą taki industrialny wizję przyszłości, gdzie wszystko jest w posiadaniu korporacji, ale wszystko jest równocześnie, wiesz, beznadziejne, takiej niskiej jakości, rozwalające się Ale było bardzo dużo humoru i bardzo dużo... I powiem ci, że to dużo perspektywy jakby nowej dawało do tych wszystkich bohaterów, bo to są wszystko ikoniczne postacie, tylko że w takiej mocno zdeformowanej wersji. I jest tak źle jakby w tej cywilizacji, że oni nawet do końca nie potrafią zweryfikować, czy Superman na pewno nie był dupkiem, czy coś. No bo nie ma żadnych, wiesz, nie ma wystarczająco dużo zapisów dotyczących tego, więc oni nie wiedzą nawet przy tej rekonstrukcji, czy oni zrobili dobrą robotę, czy nie. Mi się przypomniała jeszcze jedna wizja, myślę, kontrowersyjna dosyć. I rozdawaliśmy chyba wcześniej komiks nawet związany z nią. To był ten Spider-Man Rain. O Jezu. Jak to jest po polsku? Kurczę, nie kojarzę. Władza. Władza, okej. Okay. To był ten komiks, który był trochę... Miał być troszkę, wiesz, Dark Knight Returns, tylko że dla Spider-Mana. Miał być Dark Knight Returns. Robi to Cary Andrews i pisał i rysował. I to jest ten słynny komiks, który jest powtarzany tu i tam jako anegdotka, bo to jest ten komiks, gdzie Peter Parker, po tym jak wielokrotnie sypiał z Mary Jane, to się okazało, że jakby... Jego nasienie jest radioaktywne, więc Mary Jane zmarła w związku z tym. Ale w ogóle w tym komiksie to jest absurdalnym pomysłem, ale w komiksie to aż tak nie rusza. W sensie to jest głupie, jak sobie świadomi, że to jest głupie. Ja to przeczytałem i dopiero mówię, co? Nie, ale ten komiks, on jest taki tak specyficzny bardzo, on jest tak dziwnie narysowany. To jest ten komiks, w którym jest Doktor Octopus martwy ze swoimi mackami, które chodzą same, tak? Tak, na końcu jest... To jest równocześnie głupie i przerażające. Głównym przeciwnikiem jest symbiont, który tam panowuje ludzi. A tam jest taki fajny motyw z tym Peterem Parkerem, który zostawił, będzie Spider-Manem, oczywiście nie chce być. Świat jest oczywiście państwem policyjnym praktycznie. Jest ten Jonah Jameson, który chodzi i truje dupę cały czas ze Spider-Manem, żeby się ruszył. Co jest urocze swoją drogą. Ale no nie, no to się ciekawie stało, bo to jest kompletnie coś innego jednak, bo jednak nie kojarzysz tego typu historii ze Spider-Manem. W większości tego typu historii dotyczą, nie wiem, Batmana czy Spider-Mana, wiesz, mroczna przyszłość i tak dalej. A tu nagle masz Spidermana w takiej roli, nie? W takim bardzo przerysowanym, mrocznym, dystopijnym świecie, gdzie jednocześnie też ten komiks, nie wiem na ile poważnie się traktuje, ciężko to ocenić jednak, ale jest na pewno ciekawy i warty przeczytania jednak. Szczególnie, że to są chyba 3 zeszyty czy coś takiego. Jest zbyt, nie wiem, mi się wydaje, że on jest zbyt szczery na to, żeby to była parodia. Gdyby te, bo wiesz, za tyle są poruszane jakieś górnolotne problemy, wiesz, i tak dalej, monologii. To jest drugi strony rzecz, który zrobił ten... Iron Fist, jak to było? Immortal Weapon? To jest to z Marvel Now, to takie robione, wygląda jak taki, wiesz, tani komiks z 70-tych,
On jest nawet stylizowany na to, że jest wydawany niby na takim starym papierze i to jest celowo kiczowate, więc wydaje mi się, że ten autor jest na tyle jakby świadomy. Ciężko mi też, wiesz, brać ten komiks poważnie. Wydaje mi się, że on po prostu nie był jeszcze gotowy na to, żeby tak pójść full on z tym i wiesz, bezwstydnie zupełnie to pisać. Tak. Wydaje mi się, że tam jeszcze jakby jest... Ten komiks za bardzo zachowawczy, o, w ten sposób, nie? Dobra. Mówię to oczywiście o komiksie, gdzie Mary Jane umiera z wiadomo jakiego powodu, ale można by iść z tym dalej i więcej takich dziwacznych konceptów tam wrzucić i kompletnie się tym pobawić, tylko że no, to był, ten komiks był wydany dużo wcześniej, gdzie myślę, być może wydawnictwo uznało, że ten świat nie jest gotowy jeszcze. Czy ktoś może chciałby powiedzieć o swojej ulubionej wersji przyszłości? Słucham cię. Jason Aaron pisał w Torze Gromowładnym, tam w ogóle mieszał strasznie, tam miał wizytora z przeszłości, wizytora obecnego i wizytora z przyszłości. I ta przyszłość tam jest naprawdę totalnie dobijająca, po prostu jak się czyta o tym, że no tam Ukraina w sumie wszystko całkowicie zniszczona i no jakiś tam jeszcze żyje w tym Asgardzie, już też podumiera, w sumie jest tego czegoś straszny, nie ma z kim rozmawiać. Już poza Gromowładnym, potem w dalszej tam serii też czasem pojawia się jaka przybitka na tego Tora starego, który jest już starszy od Odina po prostu i ma tą swoją ziemię i tam potem się tam przezgadza tusem jeszcze, żeby tylko idę już tej zniszczonej i niezaludnionej ziemi i niszczy, nie? Potem z tymi tam wnuczkami dbają o tą ziemię, na której już nikt nie mieszka i powoli ją odbudowują i potem na urodziny Tora jakiś tam już miliard gdzieś tam lat ma i robią prezent i tworzą życie tam i to jest takie strasznie fajnie się doczyta właśnie czytając całą serię, bo to jest naprawdę fajnie tym przypadek właśnie wydarzenia współczesne, o tym jak to walczy współcześnie o ziemię i jak po tych tylu latach po prostu nadal jest to najważniejsza rzecz i on ma tyle wspomnień z tym i no fajnie się interesuje ta rzeczywistość. No ja pamiętam, jak chyba pierwszy raz pokazali tą ziemię u Arona w przyszłości, gdzie po prostu Thor schodzi na ziemię i tam widzisz takie kompletne ruiny, pustynia, jakieś szkielety budynków spalone i tak dalej, tylko takie, wiesz, smutne, bo Thor zawsze wraca na ziemię. I to jest takie... No nie. Chodź tutaj do nas. Częstuj się komiksem. Póki jeszcze mamy jakieś. Fajnie, to jest wiesz, kontynuowane cały czas i nie wiem, na ile Aron to pisze z jakimś planem dalszym, a na ile to jest pisane tak, wiesz, na bieżąco, bo to dalej leci. I... Leci. W ostatnim... dzięki. Teraz wychodzi ta seria Thor po prostu, która niedawno zaczęła się po tym, jak Jane Foster przestała forować. No i pierwszy story arc dotyczył akcji, która się działa jakby no normalnie w tym jednej z krain powiedzmy, a drugi story arc, który się zaczął teraz, dwa zeszyty, to już się dzieje tylko i wyłącznie w przyszłości, gdzie mamy tego właśnie króla Thora i to się dzieje właśnie już po tym, jak udało się odtworzyć życie na Ziemi, gdzie przylatuje oczywiście, no kto, no Doom. nie, przepraszam, znaczy Doom przylatuje później, a najpierw pojawia się ten Wolverine, który jest Phoenix i mówi, ty idioto, wiesz, nie powinieneś w ogóle odtwarzać życia na Ziemi, bo zaraz ktoś się o niej dowie. I pamiętam, że to jest ten komiks, gdzie Ego z symbiontem zerza Galactusa. O to zagrożenie chodzi. A potem się pojawia Doom, który jest Iron Fistem i Sorcerer'em Supreme'em i ma w ogóle wszystkie artefakty, jakie możliwe. I to jest cały czas ten sam Doom oczywiście. I przylatuje i dowiaduje się od ludzi, że King Thor ich stworzył. A on mówi, że wiesz, Doom jak to Doom, nie jest zadowolony z tego, że ktoś inny jest Bogiem w tym czasie. Więc to brnie jeszcze do czegoś ciekawego. Jestem ciekaw, na ile to się wiesz, połączy, na ile to będzie, na ile to jest osobna historia, na ile to się będzie przyplatało z tym, co się dzieje aktualnie, bo jeśli to nie jest tylko ta jedna historyjka, która się tam dzieje co 5 zeszytów, tak jak, nie wiem, przygody Obi-Wana w Star Wars w komiksie, tylko robią cały story arc temu poświęcony, to może faktycznie coś z tego wyjdzie, jakby wiesz, coś co wpłynie też na losy tego Thora. Także to jest fajny przykład i też ciekawa wizja też na przyszłości. Nie? Tutaj widzisz tego Thora, tego trochę przygłupa, który potem jest pokazany jako ten smutny król, który tam siedzi na tym tronie, niczego nie ma dookoła. I są tylko też trzy córki, wnuczki chyba, nie? Które robią swoje rzeczy. Okej, to jeszcze ktoś chciałby podzielić się swoją
ulubioną? No, jeszcze mamy tutaj dużo atrakcyjnych komiksów. Nie ma. Mamy trzy komiksy, z czego dwa dobre. Okej, okay, jeśli nie, to sorry. To bierzemy do siebie. Nie, ale jeśli nie, to możemy, myślę, pogadać o innym rzeczy. Jasne, jakieś... Jeśli chcecie, jeśli mogę wejść do DC... Nie dostaniesz komiksu. Nie, nie chcę komiksu. No to powiedz rzecz. A propos przyszłości, trochę poza komiksami, ale trochę nie, to ja lubiłem w ogóle tą wizję przyszłości z Batman i Superman i jej rozwiązanie w Justice League, bo to ma sens, no, ten temat, bo chodzi o to, wiecie, że tam Lois Lane jest szczytem i tak dalej. Cała interpretacja tego jest taka, że chodziło o to, żeby Batman zamówił taksówkę albo Uber dla Lois Lane. I to jest rozwiązanie wszystkiego tego. Flash cofa się w czasie, żeby Batman mógł zamówić taksówkę. Bo to jest jedyne, co on robi, żeby to odkręcić w Justice League, bo zamawia taksówkę i ona przyjeżdża tą taksówką, koniec, już tam nie wiem, zabiera, przyjeżdża z nią Alfred, cokolwiek. Że trzeba, my wybieramy sobie aplikację Ubera, odpalamy i gdzieś jedziemy, a żeby Lois Lane przemieściła się z punktu A do punktu B, to trzeba cofnąć czas, nie? To jest niesamowita rzecz. Więc to jest niesamowita wizja przyszłości. Zamiast Ubera podróże w czasie, żeby powiedzieć komuś wcześniej, że ktoś musi gdzieś być, nie? I uważam, że to jest dzieło geniusza. Dzięki panu. My to słyszymy trzeci raz, jakby co. Brawa dla Pawła, bo długo na tym myślał. Nie, to też jest ciekawy wątek ogólnie, który poruszałeś, nawet nie w kontekście filmu tego konkretnego, ja myślę, że mniej będziemy mówić tym lepiej, ale ogólnie w kontekście też filmów, bo w komiksach już tych wizji przyszłości była cała masa. To teraz pytanie, czy filmy się nie zabiorą też za pokazywanie alternatywnej rzeczywistości i wizji przyszłości? Była ta jedna, którą widzieliśmy w tym właśnie filmie, która była ciekawa na swój sposób, nie miała sensu jak dla mnie, ale była ciekawa. I to jest jedna rzecz. Znaczy byłaby ciekawa, jakby coś z nią zrobili kiedykolwiek, być może wtedy, ale wiesz, jak gdyby... Ale na pewno było ciekawe zobaczyć Batmana w takim wydaniu i tego typu coś tam. Właśnie czemu nie zrobili tego filmu od razu? No, to jest... I mogliby wtedy starszego Batmana faktycznie zrobić. I mogliby wtedy iść całość z mrokiem, zabijaniem, wszystkim, co tam Zack Snyder lubi, bo to była alternatywna rzeczywistość, więc... No, mówi się też o tym, że być może w Avengers 4 będziemy mieli albo przyszłość, bo okaże się na przykład, że... przepraszam za spoiler z Avengers Infinity War, ale być może okaże się, że wiesz, że tego stryknięcia Thanosa z końca nie da rady odwrócić i czas się potoczy dalej i do Avengers 4 podejdziemy już widząc przyszłość, może nie jakąś super daleką, ale jednak przyszłość. I być może z tej przyszłości będą bohaterowie próbowali się wycofać, a będziemy mieli podróżenie w czasie w drugim kierunku, nieważne. Być może w którymś momencie też się skończą, no nie tyle skończą się pomysły, co ktoś stwierdzi, że fajnie by było pokazać alternatywne wersje bohaterów. W wersji animowanej będziemy mieli alternatywne rzeczywistości teraz. Wychodzi w grudniu Spider-Man Into the Spider-Verse, który od razu z grubej rury wjeżdża z alternatywnymi wersjami pająków. Coś, co już było w grach, było oczywiście w komiksach, ale dopiero teraz wchodzi tak dla dużo szerszej publiki, bo jednak ten film animowany, no, że więcej osób prawdopodobnie niż przeczytało te komiksy. Więc kto wie, czy prędzej czy później też te filmy mainstreamowe, dobrze publiki, nie przedstawią im jednak wizji tego, że są inne uniwersa, bo to jest wciąż coś bardzo abstrakcyjnego, coś, co jest normalne czytelników komiksu, ale wydaje mi się, że dla przeciętnego odbiorcy to, że jest, nie wiem, nieskończona ilość, nie wiem, Tony Starków w uniwersum, no jest jakby cały czas dosyć kosmiczną koncepcją. Był też animacja DC Crisis on Two Earths, zdaje się tytuł był, która też opowiadała o, wiesz, o złej lidze sprawiedliwości, ci klasyczni z Ziemi 3, którzy trafiają na naszą Ziemię i Liga Sprawiedliwości musi z nimi walczyć. Wydaje mi się, że troszeczkę z superbohaterami, to jakby, jeżeli chcesz czytać komiksy z superbohaterami, to musisz ten koncept zaakceptować prędzej czy później wieloświata i alternatywnych wymiarów. Bo to jest co chwilę bałkowane, wiesz, i to jest po prostu kwestia czasu, zanim to się nie przeniesie do uniwersum filmowego, aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie bardzo ostrożnie wprowadzane i to nie będzie tak, jak ludziom się wyobraża, że od razu zrobią kryzys, albo że będzie film, w którym będzie, wiesz, trzech Spider-Manów granych przez trzech różnych aktorów, bo jednak, wiesz,
wydanie komiksu to kosztuje cię niewiele więcej takiego crossoveru. Natomiast robienie tego typu crossoveru w takiej skali w formie filmowej, no to ten budżet dziesięciokrotnie zwiększa. Więc jest to coś, czego na pewno lekką ręką nikt nie zrobi. No nie, no też wiesz, trzeba będzie to sprzedać, nie? To jest też jakby, wydaje mi się, że Marvel w tym momencie ma to dużo renomę, że mogą stworzyć jakiś film i gdzie na to pójdą, nawet jeśli to będzie, przynajmniej tam zobaczą, nie wiem, pięć wersji jednego bohatera, to będzie coś nowego, oryginalnego, no ale w tym momencie na przykład Warner, no, nie może iść coś takiego, nie? Bo nie można, też mówiliśmy o tym wczoraj przy okazji nagrywania materiału, że mówiło się bardzo często, znaczy już teraz nie, ale wcześniej był ten motyw, że ogłoszono, że film z Flashem gdzieś nazywał Flashpoint. A jednocześnie już była mowa o tym, że to uniwersum DC sobie radzi średnio i że może że Ben Affleck już pewnie nie wróci do roli Batmana, tak. O tym była mowa i tak dalej, i tak dalej. Więc sporo fanów sobie poskładało, tak wiesz, dodało jeden do jednego, że okej, okay, jeśli robią recasting, będą nowi bohaterowie i muszą zrobić porządek w uniwersum, i z drugiej strony robią film Flashpoint, to może faktycznie zaadoptują Flashpoint, gdzie stworzy się alternatywna linia czasowa, a potem wrócą do tej głównej, ale tam już będzie coś pozmieniane i że to będzie świetny sposób, żeby na przykład zostawić te rzeczy, które działały, a wypieprzyć te, które nie działały. No tak, tylko że takie rzeczy to są dla komiksów robione, dlatego że jeżeli kupujesz komiksy, wiesz, co tydzień od jakichś 20 lat czy coś takiego, to jakby nagle, jakbyś miał nagle niezapowiedziany reboot, to by było... No to by była trochę zdrada, prawda? Troszeczkę mógłbyś przestać czytać ten komiks w tym momencie stale. I to się zdarzyło, zdarzało, nie? Te wszystkie relaunche, jedynki i tak dalej, zmiany nagłe i tego typu rzeczy, no nie wpływają na pewno na zostawanie. Zatem w komiksach szkoli. Jest takie dziwne, wiesz, praktyka, że zawsze wszystko musi być wytłumaczone. Więc jak wiesz, jak robisz reboot filmowy, to po prostu robisz reboot filmowy i nie myślisz o tym więcej. Natomiast w komiksach, jak chcesz zrobić jakikolwiek reboot czy zmianę, to musi być jakieś, kurde, wyjaśnienie. Albo ktoś podpisał pakt z szatanem, albo ktoś przeskoczył z alternatywnej rzeczywistości, albo ktoś się cofnął w czasie, albo ktoś przyszedł z przyszłości, albo ktoś inny przyszedł i go w jakiś tam inny sposób przemienił. Ale zawsze musi być jakieś, jakkolwiek kuriozalne by nie było, takie musi być wyjaśnienie tego. I wydaje mi się, że w filmach to jest po prostu niepotrzebne. Jak chcecie zrobić recasting, to zróbcie recasting i tyle. Po co to wyjaśniać, że Superman wygląda inaczej? Może ktoś ma inne zdanie. No właśnie, może ktoś ma inne zdanie na ten temat? Może? Może? Może ktoś ma, ale nie tutaj. Nie, ale właśnie to jest... Myślę, że właśnie w związku z tym nieprędko te koncepty komiksowe z przyszłością i tak dalej, one się mogą pojawiać jako taki dodatek do filmów, ale trudno mi sobie wyobrazić jeszcze teraz, jakby, żeby filmy poszły mocno w tym kierunku. No ale Logan to była trochę taka wizja przyszłości, pomyśl sobie. No była, ale nie oddalona aż tak bardzo, nie? Nie była oddalona, to znaczy była oddalona na takiej zasadzie, że wiesz, że była kompletnie oddzielona od tego, co się dzieje w obecnych filmach X-Men i tych, które jeszcze będą wychodzić. I no tak, to było z 20 lat, czy coś takiego. Nie no, wiesz, miałeś na przykład wizję przyszłości w Days of Future Past, który się tam zaczynał i przeplatał się poniekąd. I to się nawet sprzedało, więc można... Tylko, że to jest i tak jakby w przypadku X-Men, wydaje mi się, że to jest bardziej łatwiejsze, bo tam są te motywy, które się cały czas powtarzają, więc jak zrobisz te same motywy w przyszłości, to się dużo nie zmieni, bo masz ileś tam lat w przyszłości, a i tak mutanci są ganiani przez, wiesz, wielkie roboty, co jest normalne, jakby lubi mutantów dalej. W przypadku Avengers to by wymagało, czy jakiś inny bohater Marvel by wymagał trochę gimnastyki. Natomiast wydaje mi się, że właśnie, kurczę, to jest dobra okazja dla takich studiów jak Sony, które teraz robiło tego Venoma, które mają jakieś własności, ale nie mogą korzystać ze wszystkich i mnie dziwi, znaczy dziwi, wydaje mi się, że może to jest obwarowane jakimiś zapisami w kontrakcie, że oni nie wykorzystają tego, że mają, wiesz, Spider-Mana przyszłości 2099, że mają Spider-Gwen, która jest sporo, cieszy się sporą popularnością, także poza komiksami już. Wiesz co, akurat Spider-Man przyszłości wymagał dużej ilości efektów specjalnych i wydaje mi się, że wiesz, takich kosztownych planów, no ale wydaje mi się, żeby się nie zwrócił po prostu, bo to by był, wiesz, Spider-Man, nie ten, którego znasz. Wiesz, taki ten podtytuł by jakby zdradzał, że to nie jest do końca to. Ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby ten film był, wiesz, był w stanie zarobić na siebie, jeśli by dostał duży budżet.
albo żeby nie wyglądał kuriozalnie źle, jakby tego budżetu nie dostał. Gdyby, wiesz, takie stoimy w pokoju i patrzymy za okno, a tam, o, patrz na te wielkie wieżowce, które tam totalnie są. Nie, przecież to jest, no jest, to są jakby przyczyny budżetowe. Ale kto wie, czy jeśli Into the Spider-Verse, ta animacja się nie sprzeda jakieś super zajebiście, to nie pójdą jednak w tym kierunku, biorąc pod uwagę, że znaczy animacje przedstawi też trochę postaci. No, animacja jest łatwiej, to myślę, że też dlatego poszli tutaj w tym kierunku. Też mogli Milesa przedstawić, nie? Który też jednak pochodzi, wywodzi się z alternatywnej rzeczywistości, która nie z przyszłości, ale jednak jest alternatywną postacią. I przynajmniej w ten sposób z tego korzystają, nie? I to jest całkiem spoko. Więc mogliby iść troszkę dalej z tym jednak. No ja bym bardzo chciał, żeby poszli, po prostu, wiesz, nie jestem pewien też, czy publiczność jest na tyle gotowa, żeby to kupiła. Zobaczymy to w dużej mierze, wiesz, bo animacja to jest jednak troszeczkę inny rynek, to jest jednak troszeczkę bardziej, już trochę siedzisz w tych uniwersach, jak oglądasz animację, podczas gdy, wiesz, te filmy aktorskie to są te, które największe pieniądze zarabiają, to ryzyko jest największe. Jednak, nie? No tak, tylko że... Nie jest jedną z tych animacji masowo wypuszczanych, czy no DC tak. Na przykład, które idą tylko do swoich odbiorców, na rynek wideo, czy na streaming. No tutaj jest film z dużą dystrybucją, wchodzi też do Polski z dubbingiem i tak dalej, jest widać nastawiony na szerokiego odbiorcę, więc to jest chyba najlepsza okazja, żeby przedstawić te takie dziwne komiksowe koncepty jednak, nie? Zresztą animacje pójdą, wydaje mi się, że no, siłą rzeczy pójdą też głównie młodsi jednak widzowie. Będzie tu oczywiście grono tych starszych, które będą albo zauroczeni animacją, albo po prostu ciekawi postaci, ale to jednak siłą rzeczy pójdą na to młodzi ludzie, którzy myślę, że bardziej są otwarci też na tego typu rzeczy. Na to, że o, są inne wersje jest Spider-Man świnka, więc super, nie? To jest coś, co dorosłe widzowie miały problem jednak zaakceptowali w filmie na przykład. Tak. Chociaż, kurczę, po tych Guardiansach i innych rzeczach, to wiem. Ja bym chciał zobaczyć Spider-Verse aktorski. To by było świetne. Jak gdyby Spider-Verse to jest taki komiks, którego koncept jest lepszy niż sam komiks, bo sama opowieść w komiksie się robi trochę taka słaba, szczerze mówiąc. Ale to całe podróżowanie po różnych wymiarach, spotykanie tych jakichś coraz dziwniejszych wersji Petera Parkera i to jest tak niesamowita frajda, jak się znajdują w tym uniwersum kreskówki z lat 60. i wszyscy mają ograniczone ruchy i nie ma żadnego cieniowania i tak dalej i mówią takim śmiesznym językiem. Czy ktoś jest tutaj innego zdania? Czy ktoś uważa, że chciałby się wypowiedzieć na ten temat, na temat tego, czy można te kuriozalne, komiksowe koncepty przenieść? Czy macie jakiś pomysł na ekranizację, która byłaby? O. Czy jakaś właśnie inna wersja bohatera byłaby was interesująca? Czy to też nie byłby pomysł na przykład zrecastowanie tych bohaterów, na przykład z MCU, którzy jakby się żegnają, którzy na przykład już nie będą grać? I w tym wypadku będzie można przedstawić na przykład inną wersję danej postaci, czy coś w tym guście. Czy widzicie coś takiego w tym wydaniu? Albo chcielibyście zobaczyć? No nie, komiksów nie chcecie? Cholera jasna, dużo nie wymagam. Okej, okay, dawaj. Gdyby na przykład zrobić film aktorski, który mógłby z fajnej wersji, to się wykorzystano by postacie Andrew Garfielda i Tobey Maguire'a w jednym filmie. Znaczy, to jest fajny koncept, tylko że tak formalnie to było ciężko. Bo po pierwsze, Andrew Garfield poszedł już z kariery dalej i ma co robić. Wątpię, czy by się chciało wracać do takiego filmu jednak, biorąc pod uwagę, że gra w innych filmach teraz już zupełnie. Ale kto wie. Natomiast Tobey Maguire w ogóle skończył z aktorstwem, więc raczej byś już go... Musiałby naprawdę lubić te filmy, żeby zrobić wyjątek i wrócić do tego konkretnego. Kto wie, może. Ale Tobey Maguire się teraz zajmuje graniem w pokera i produkowaniem filmów. Jak już zagra gdzieś, to okazjonalnie udzieli głosu w kreskówce czy coś takiego. Raczej nie chciałby. Myślę, że raczej by nie chciał wracać jednak do czegoś takiego. To byłby problem. Ale konceptualnie to jest fajny pomysł. Nie, to jest taki bardzo mały hołd oddany tym poprzednim filmom. Wiesz, no to jest to samo, czy chciałbyś mieć powrót Mrocznego Rycerza z Michaelem Keatonem. Wiesz, brzmi świetnie, ale wiesz, no to jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż to brzmi, jak gdyby jeśli chodzi o kontrakty, czy aktorzy by chcieli wziąć w tym udział i tak dalej, więc nie jestem pewien, czy to się... Szczególnie, że tutaj musisz dwóch aktorów sprowadzić, którzy prawdopodobnie by nie chcieli. Ja, mówiło się wcześniej o tym, o czym mówiło się, to były raczej też życzenia fanów głównie. Że DC, jeszcze, to było jeszcze na wcześniejszym etapie, zanim była ta zmiana kursu, którą widzimy teraz, że była fajna opcja, biorąc pod uwagę, że seriale DC są popularniejsze niż filmy, mają chyba większą fanbazę,
że można by też tam zrobić mały kryzys na nieskończonych ziemiach i przedstawić na przykład tych serialowych aktorów w jakiejś tam cameos czy z udziałem. Tylko że to, wydaje mi się, że to też jest nie do zrealizowania formalnie, bo no nie, po prostu nie można by wziąć aktorów serialowych i dać do filmu, bo trzeba by zaoferować filmowe garze, na inne by się raczej nie zgodzili, a to są wciąż jednak serialowi aktorzy. Znaczy, wiesz co, szczerze ci powiem, że jeśli chodzi o seriale, filmy i te crossovery tutaj, to jak do tej pory to działało tak w Marvelu, że czasami w serialu wspomnieli, co się działo w filmie. Natomiast zawsze mnie dziwiło, czemu nie jest właśnie na odwrót, czemu ci serialowi aktorzy okazjonalnie nie wyskoczą tu i tam w filmie. Nie, dlatego, bo czekaj, daj mi dokończyć, bo moim zdaniem wydaje mi się, że to by była dużo, wiesz... Film by zrobił dużo większą promocję serialowi, niż serial byłby w stanie zrobić promocję filmowi. I jak gdyby to wydaje mi się, że pewnie musieliby im troszeczkę zapłacić więcej, ale jeżeli to by było cameo, to też nie byłoby aż tak dramatycznie dużo, nie przesadzajmy. Wydaje mi się, że no, zyskaliby na tym więcej niż stracili. Nie, no właśnie nie o to chodzi. To jest dobrze mówił już temat. Chodzi o to, że film nie miałby za bardzo interesu w tym, żeby ściągać aktorów serialowych, którzy nawet jeśli się cieszą popularnością, to wciąż jest to jednak publika serialowa, która niekoniecznie jakby przełoży się na potem wynik w kinach. Dlatego raczej się nie robi filmów kinowych na podstawie seriali, nawet nieważne jak są popularne, a jak się robi, to są klapami zawsze, tak. Praktycznie zawsze. Zawsze tak jest, więc też nikt nie chce za bardzo pchać rzeczy serialowych do kin, bo mają świadomość tego, że to się zwykle nie sprzedaje. Dlatego też prawdopodobnie coś takiego nie miałoby miejsca, bo nie warto by było po prostu. Z punktu chociażby finansowego, czy promocji tego filmu, mimo wszystko na dłuższą metę czegoś takiego utrzymywać. To się wydaje fajne z punktu widzenia fanów, nie? Którzy lubią seriale i tak dalej, ale na dłuższą metę to by się pewnie nie opłaciło. To prawda. Czyli na przykład jeżeli by Marvel sobie chciał, załóżmy, chciał zrobić własnego filmowego Daredevila w MCU, to myślisz, żeby kompletnie zignorowali tą wersję serialową i zrobili po prostu nowego Daredevila? Tak, myślę, że tak. Jest parę powodów, tak, które nie zrobili. Jedna rzecz jest taka, że na pewno chcieli mieć pełną kontrolę nad tym, a nie mieliby pełnej kontroli z postacią, która została stworzona nie przez nich samych. Na pewno chcieliby mieć wpływ na to od samego początku, jak ta postać jest zbudowana, kim jest i czym się charakteryzuje i tak dalej. Wiadomo, że postać, musieli ją odziedziczyć wtedy po tym Netflixie i na pewne rzeczy by już nie mieli wpływu zupełnie, a pewnie by chcieli mieć wpływ. A druga rzecz jest taka, że nie, wydaje mi się, że po prostu woleliby mieć swojego bohatera, bo lepiej by było sprzedać jako kompletnie nową postać niż posiłkować się serialem, który, bardziej, że te seriale Netflixowe troszkę jednak spada ich popularność, nie? Ogólnie dzisiaj słyszeliśmy już o anulowaniu kolejnych, nie? Daredevil jest tym przykładem takim, gdzie jeszcze można mieć argumenty za, no bo Daredevil jeszcze jest, myślę, że jakąś popularnością się cieszy, jakąś renomą się jeszcze cieszy, nie? Dobrze jest oceniany w miarę, ale myślę, że dla zasady raczej pozostało tak, jak jest. Więc nie sądzę, nie? Też rzecz jest z tym, że Marvel ma tyle postaci, że nie muszą sięgać w ogóle do tego Daredevila, nie? Mogą kompletnie o nich zapomnieć i nie używać go. Więc myślę, że tak zrobią, tak robią z tym postaciami. Mnie trochę cieszy, że ja bardzo długo chciałem, żeby na przykład Moon Knighta zrobili na Netflixie. Ale to był jeszcze ten etap, kiedy te seriale Netflixowe się... Kiedy jeszcze były dobre. Wszyscy się jarali tymi serialami. To już tak, pamiętam, że to przygasało tak przy, nie wiem, przy Defenders myślę, że umarło w większości tak doszczętnie. Ale to był ten etap, mówię, kurczę, ale by zrobili Moon Knight, takiego szpocznego, fajnego, nie? Takiego właśnie w stylu pierwszego sezonu. No. A teraz myślę, kurczę, nawet dobrze, to teraz być może zrobią albo, może film pewnie nie, ale może wrzucą na ten swój streaming, może będzie lepsze, nie? A będzie miał wsparcie przez jakiś czas na pewno, bo te seriale teraz Netflixowe są w takim limbo, nie? Że Netflix je robi, no bo je robi, ale Marvel z tym nic nie zrobi już. Netflix nie może za dużo kombinować z tym, nie może nowych postaci naprowadzać komiksowych i tak dalej, nie mogą rozbudowywać tego uniwersum w żaden sposób. No i tak są, dogrywają trochę te seriale w tym momencie, nie? I to jest ten problem, którego on w ten sposób uniknął, więc super, cieszy mnie to. Z Daredevilem to w ogóle była taka sytuacja, że oni jakoś, że on w ogóle nie był nigdy częścią planu wielkiego MCU, jak gdyby oni uzyskali prawa do niego w trakcie i po prostu na szybko zrobili, wylicencjonowali Netflixowi, żeby coś powstało. Więc czy ktoś chciałby jeszcze się wypowiedzieć? Mamy jeszcze wciąż komiksy, słucham cię. To podejdź, podam ci mikrofon może. Dobra. Ewentualnie bym widział
Jeszcze mówiąc o Spider-Verse wcześniej. Film animowany Spider-Man Noir, bo chciałbym przez ponad godzinę albo dwie godziny słuchać Nicolasa Cage'a jako Spider-Mana Noir. Ta stylistyka jest na tyle ciekawa, że jak film animowany mógłby to wyglądać fajnie po prostu. Nicolas Cage. Nie, no to jest dobry pomysł, szczerze mówiąc. Weź komiks sobie, częstuj się. Nie, ale to jest fajny pomysł, tym bardziej, że myślę, że sporo osób też by chciało zobaczyć tego Batmana Wiktoriańskiego. Troszkę w podobnym filmie. No, i ten Spider-Man się też by się cięższą popularnością. Ale znowu, ten Spider-Man będzie miał szansę zaistnieć w Into the Spider-Verse, zobaczymy jak się przyjmie. No nie, może dostanie swój spin-off, a potem może pomyślą jeszcze o jakiejś może aktorskiej wersji, kto wie. No to jest... Kurczę, tylko wiesz, to jest ten problem, czy studia będą chciały inwestować bohaterów, w których wizerunek jest trochę inny, jakby, czy nie lepiej jednak inwestować w bohatera, mieć spójny wizerunek, jak Spider-Man, wiedzieć, że Spider-Man to jest ten bohater, który wygląda w ten sposób i już. Sony na tym nie zależy, Sony może sobie robić Milesa Moralesa, bo mają prawo do tego tylko, ale w przypadku Marvela myślę, że daleka droga, zanim wprowadzą coś takiego. Okej, mam jeszcze jeden komiks. I to jest Thunderbolts. To jest Thunderbolts. Byśmy za karę komuś dać. Ktoś jest ciekaw? Nie, no to za dużo jest ciekaw. To musimy jakoś... Musimy wyłonić. Nie, no okej. Warto sprawdzić na pewno. Ktoś lubi... Warto sprawdzić. Czy pani Szara i tak dalej. Interesujący komiks. Prawda. No nie, no to jeszcze ostatnią wizję przyszłości czyjąś możemy oddać. Jakąś wizję przyszłości możemy oddać. No to ja, komiks to każdy by chciał, ale wizję przyszłości dać to nie ma komu. Słucham cię. Podejdź tutaj mikrofon. Wspominaliście chwilę temu o tej zmianie pokoleniowej w MCU. To wszyscy oczywiście mówią o Bucky'im jako kapitanie Ameryce. No, Ameryce. Myślę, że on jeszcze nie jest w dobrym momencie, no to ten kapitan jeszcze powinien trochę dostać, ale musimy o tym powiedzieć. Na przykład Shuri jako Ironheart mogłaby być czymś ciekawym, mogłaby zastąpić w końcu Tony'ego Starka. Jeśli chodzi na przykład, wcześniej mieliśmy też takie pomysły o tym, żeby zastąpić Thora Loki'im, ale też raczej się nie stanie. Niestety Loki tak jako odkupienie tych swoich wcześniejszych win mógłby próbować stać się kimś dobrym, ale nie zawsze mogą mu wychodzić na przykład. A co to na przykład do seriali, no to chyba wszyscy fani Daredevila czekali na niego w Civil War, tak, żeby chociaż mignął, ale teraz to już chyba nie ma sensu, żeby łączyć te seriale. Na przykład, nie wiem czy oglądaliście Agentów Tarczy. Ja nie wyobrażam sobie teraz, żeby połączyli to z tym Gravitonem, który chciał zabić Thanosa. Nie, akurat Agenci Tarczy mieli taką dziwną sytuację, że w pewnym momencie się zaczęły... Na początku były bardzo zsynchronizowane te uniwersa, a potem z czasem coraz bardziej zaczęły się rozjeżdżać i się kompletnie innym kierunku. I teraz to już jest niemożliwe zupełnie. Weź sobie Thunderbolts. Miłej zabawy. Może się spodoba, kto wie. Oskar mówi cały czas, że nie jest zły. Nie, nie jest zły, jest okej. On to wybierał. Tak. Nie, ale to jest... To będzie ostatni, myślę, temat, który poruszymy. To jest też fajna rzecz, ogólnie do pogadania. Jakby nie łączy się aż tak bardzo z naszym tematem tutaj, ale w sumie dobry temat, bo... To się bardzo często mówi o tym właśnie, że no wiadomo, że w którymś momencie ci aktorzy, którzy teraz grają w MCU, będą, no, w którymś momencie odwieszą swój lateksowy strój na kołku i odejdą, nie? I co zrobić? Czy ich recastować, czy ich uśmiercić, czy po prostu zastąpić kimś innym, czy zrobić cokolwiek innego? I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że powoli MCU sobie wychowuje tych młodocianych bohaterów, myślę, że będą się pojawiać jeszcze kolejni w najbliższych filmach, bo też warto mieć młodocianych bohaterów, bo to ściąga publikę młodocianą także na filmy, na której można sensownie zarobić, no to też sprawia, że możemy mieć tych legacy heroes, którzy będą w stanie potem jakby przejąć rolę. I nie sądzę, żeby to był jakiś masowy ruch, bo jednak nie sądzę, żeby, nie wiem, Bucky
ściągnął do kina tyle osób, co Chris Evans w tym momencie, który już jakby jest ugruntowany jako Kapitan Ameryka w tym momencie. Ale na pewno jest to jakiś pomysł na co, żeby sprawdzić, czy to będzie działało. Akurat w przypadku Bakiego, załóżmy na moment, że Kapitan Ameryka się żegna z MCU po najbliższym filmie. Wydaje mi się, że nikt w tym momencie nie jest gotowy, żeby podjąć jakby tarczy po tym kapitanie, bo Bucky jest terrorystą i przestępcą poszukiwanym na świecie, który przez ile tam lat chodził i mordował ludzi na Hydry, więc nawet jeśli to nie jego wina, nawet jeśli teraz jest spokój, pomógł nam tutaj w inwazji Thanosa, to i tak jakby nie, to nie jest materiał na, wiesz, symbol Ameryki, nadziei i tak dalej, nie? Wydaje mi się, że nie, ale dalej może być bohaterem, robić swoje rzeczy jakieś, ukrycie. Zobaczcie, że to bardziej pasuje do Bakiego, nie? Żeby działać bardziej w cieniu No chcesz powiedzieć, że terrorysta, który podróżuje po świecie i morduje przypadkowych ludzi, nie pasuje jako symbol Ameryki? Nie jestem pewien. Jakimś cudem taka natura cały czas się pojawia. Myślę, że ma związek z tym, że w komiksach tak było w którymś momencie. I w komiksach też nie wypaliło, bo Bucky się cholernie źle czuł jako Kapitan Ameryka i czuł, że się nie nadaje do tego zupełnie. I jak tylko Steve Rogers wrócił, to mu wepchnął tą tarczę z powrotem. No i jeszcze jest druga postać, która w komiksach przejęła niedawno tarczę, czyli Falcon. Tylko że Falcon w wydaniu tym filmowym to też nie jest gość, który się nadaje do tego. Trzeba by go rozbudować najpierw. Bo w komiksach jednak myślę, że Falcon był dobrym wyborem i to działało moim zdaniem, bo Falcon był jednak towarzyszem długoletnim Kapitana Ameryki. Razem działali od iluś tam lat, znali się jak w zakonie i tak dalej. Była między nimi duża niż porozumienia i no, doświadczenie miał. Przecież nie to był bohater, który miał ogromne doświadczenie i był u boku kapitana, więc okej. Okay. No a filmowy Falcon, no to tam to filmy dają się poznali, więc nie, no ciężko sobie wyobrazić ten Falcon, ten typ po prostu z trzeciego rzędu, który tam lata na tych skrzydłach, strzela z pistoletów, nagle miał przejąć tarczę i być znowu symbolem, tym typem, który poprowadzi resztę, nie? A o to chodzi w Kapitanie Ameryce, że nawet jeśli jego supermocą jest to, że potrafi ci walnąć twarz całkiem mocno, to jednak on jest tym typem, który ma poprowadzić całą resztę bohaterów jednak za sobą. I nie sądzę, żeby którykolwiek z tych bohaterów, ani Bucky, ani Falcon się do tego nadawali. Jestem ciekaw, jak Captain Marvel wypadnie w takiej roli, jak wypadnie w tym filmie, bo to jest bohaterka, która jest troszkę podobna w tym względzie, że też ma wojskowe doświadczenie, będzie weteranką, powiedzmy, wojskową, zależy, jak charakterem będzie to wyglądało, jak też będzie ona, jaka chemia będzie między nią a resztą zespołu. Jeśli będzie dobra, to myślę, że prędzej wstawią Captain Marvel w to miejsce. Tym bardziej, że ona się nazywa Captain Marvel. Właśnie... Trudno znaleźć lepszego lidera dla Avengers niż Captain Marvel, nie? No, więc wydaje mi się, że to by działało wtedy. Wydaje mi się, że Marvel się w ogóle nie ma co na razie przynajmniej przejmować zmianami pokoleniowymi, jako że po prostu Legacy Heroes. Wydaje mi się, że MCU... Koniec końców, jeśli będzie mieć Legacy Heroes, to nie będzie to konieczność dlatego, że ktoś się zestarzał, tylko że to będzie po prostu ktoś wpadł na interesującą historię, wiesz, żeby Bucky'ego na chwilę zrobić Kapitanem Ameryką czy coś takiego. Natomiast to nie będzie decyzja redakcyjna, jak to się wyraża. Wydaje mi się, że Marvel ma ogromny katalog postaci, których jeszcze nie użyli albo użyli tylko marginalnie, które są wciąż bardzo popularne i które spokojnie mogliby jak gdyby następne 20-30 lat filmów zasilić nimi bez koniecznej zmiany Legacy Heroes czy czegoś takiego. Jeżeli mówimy, bo to też pytanie, ile faktycznie MCU jest w stanie wyciągnąć lat z siebie, bo to już trwa dłuższą chwilę i będzie trwać, wydaje mi się, przynajmniej drugie tyle. Ale wiesz, kiedy Chris Evans będzie mieć 90 lat, co wtedy zrobimy? Nie jestem pewien, co wtedy się stanie. Czy będzie to dalej kontynuowane, czy po prostu w pewnym momencie nie zrobią resetu, dlatego że no ile można to ciągnąć, tę historię w nieskończoność? Z Chrisem Evansem też można tak zrobić, że też można sięgnąć do komiksów. No tak, ale... Wysłać mu serum na przykład i po prostu zaangażować starszego aktora, a w ogóle innego niż Chris Evans. Będzie miał starszego Kapitana Amerykę, nie? I w ogóle wydaje mi się, że akurat w przypadku Marvela oni mają, z racji tego, że mają tyle tych postaci, mają te całe zaplecze komiksowe, to myślę, że oni sobie zawsze poradzą, bo będą mogli wyciągnąć jakąś historię z komiksu. Szczególnie, że w ostatnich latach, ostatnich 10 lat, dużo było tego typu historii. Zmian ról i zmian ról bohaterów. Przecież Captain Marvel to jest... ile ona ma? Z 6 lat może? Carol Danvers z tej roli. Z 6 lat była. To nie jest tak naprawdę dużo. Nie? 2012 czy 2011, coś takiego. No. To nie jest dużo. I Marvel, MCU się nie boi sięgać do tych nowych historii komiksowych. To myślę, że w tym ma trochę przewagę nad innymi. Fox robi to rzadko.
raczej sięga do takich klasycznych rzeczy. Ostatnio Apokalips, to akurat może nie było oparte na niczym konkretnym, ale wcześniej było Days of Future Past, który jest bardzo klasyczną historią. Czy Logan, no ten Old Man Logan też jest troszkę starszy, że z 2000 jeszcze lat, ale już troszkę starsza. A Sony w ogóle nie robi, Sony w ogóle no. się trzyma tych... Gwen Stacy umiera, to jest w ogóle srebrna era, nie? Peter do szkoły musi iść. Tak, albo masz teraz tego Venoma, który też jakby nie korzystają zupełnie z tego, co się z Venomem działo ostatnio, kompletnie, tylko sięgają tam Lethal Protector, lata 90. I tyle, nie? Venom odgryza głowy, bo to było w latach 90. gdzieś tam. I mimo, że dawno o tym zapomnieli zupełnie, no to tak jest. Natomiast Marvel sięga dosyć chętnie do tych nowych historii. Nawet to, że wzięli do Infinity War tych dzieci Thanosa, którzy są wzięci z komiksu Infinity z 2014 chyba roku. 4 lata tylko i już to jest przerobione na film. Więc myślę, że oni chętnie będą korzystać z tych rzeczy. Wydaje mi się, że w którymś momencie się te młode postacie, co chwyciły, pojawią. Jakaś Kamala, ktoś w tym stylu. I nie będzie problemu z tym zupełnie, żeby ewentualnie, kiedy będzie potrzeba, przekazać pałeczkę komuś. Wydaje mi się, że Warner ma dużo większe problemy ze zmianą pokoleniową, która tam wynika z zupełnie innych powodów. I zaczęli uniwersum, już muszą zmianę pokoleniową. Tak. Nie, no bo im się to sypie po prostu i teraz trzeba to załatać. A Marvel, gdzie jest stabilne, gdzie mają właśnie całą masę bohaterów, z których mogą wybierać po prostu, to wydaje mi się, że się nie muszą tym przejmować. Zmiany pokoleniowe, jak gdyby... No, zakładając, że te filmy będą iść w nieskończoność faktycznie, no to, faktycznie jak jeden z tych bohaterów osiągnie, nie wiem, 90 czy coś, to będzie, jak Thor będzie mieć widocznie, będzie starszy, to prawdopodobnie trzeba będzie go albo recastować, albo odsunąć na bok. Chris Hemsworth jest akurat chyba najmłodszy z tego grona aktorów, tych takich... No ale wiesz, mówimy o długofalowych planach, prawda? Jasne. To jest ostatnie pytanie w takim razie. Bo teraz na przykład Warner robi ten swój film o Jokerze, który jest osadzony obok, nie jest częścią uniwersum. Czy w związku z tym, że wiemy, że Marvel nic takiego nie zrobi? Na pewno nie zrobi w tym momencie filmu poza MCU, bo po co? Tak. Jak można zrobić film w MCU i zarobić na tym więcej? I Fox pewnie też nic takiego. Znaczy Fox, no wiadomo, to już jakby jest trochę nie była sprawa. Sony robi swoje rzeczy i też raczej jak już je będzie robić, to będzie starać się trzymać w jednym uniwersum, bo widzą, że to Marvelu działa. Czy nie szkoda ci czegoś takiego? Czy nie chciałbyś, żeby na przykład Marvel zrobił sobie film, a zróbmy film o Tonym Starku w przyszłości, jak, nie wiem, jakiś Armor Wars w przyszłości, coś takiego. Albo zróbmy film o, nie wiem, Spider-Man Reign, czy coś takiego, wiesz, to kompletnie rzucam na same przykłady. Może akurat Spider-Man Reign, niekoniecznie. Nie, wiesz, coś w tym stylu, na przykład, kurczę, fajnie było zrobić film o jakimś bohaterze, który, nie wiem, gdzie jego historia się potoczyła inaczej, albo gdzie, no nie wiem, wiesz, adaptacja jakiegoś innego komiksu alternatywnego. Ja bym chciał taki serial. Może niekoniecznie film, bo filmy to jest duże przedsięwzięcie i lepiej jednak, żeby filmy były taką trochę ikoniczną reprezentacją tych postaci. Natomiast zupełnie widziałbym serial, gdzie wiesz, gdzie w każdym odcinku byłyby jakieś inne alternatywne wersje różnych postaci. Takie, wiesz, jak była seria What If w Marvelu, to widziałbym to w formie serialowej. Oczywiście to musiałoby być trochę umowne i budżetowe. Bo nie mieliby takich efektów specjalnych. To wyglądało jak Legends of Tomorrow. No nie, ale nie od CW. Może wiesz, to jest w sumie dobrze ujęte, chciałbym Legends of Tomorrow, tylko dobrze zrobione. Więc tak. Nie, ale to jest, wiesz, bo taki seria Sliders, gdzie poruszano się po alternatywnych uniwersach. Więc coś takie z superbohaterami, tylko że wiesz, coś takiego zrobisz w komiksie bez problemu. Bo... No. Kosztuje tyle samo, co z wygłupami, tak jak mówiłeś, ale wersji filmowej, czy w ogóle live action, to już robi się problem, nie? I to jest problem z wieloma innymi fajnymi historiami, które dobrze było zobaczyć na ekranie, ale problem jest taki, że zrobienie tego by kosztowało bardzo sporo, więc trzeba inwestować w pewny projekt, a nie w eksperymenty. Nie? No i to jest... Dlatego raczej nie zobaczymy takich rzeczy w MCU. Przynajmniej nie w najbliższej przyszłości, jakiejś przewidywalnej. Okej, okay, tym smutnym wnioskiem będziemy się w takim razie żegnać. Chyba, że ktoś ma jeszcze coś do dodania tutaj w tej sprawie. A jeśli nie... Okej, okay, ja widzę, że nie. A jeśli nie, to będziemy się żegnać powoli w takim razie. No tak, no to dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy oczywiście do śledzenia podcastu Comics Weekly, który mam nadzieję, że po naszym wyjeździe już wróci bardzo, bardziej regularnie niż do tej pory, co też miało związek z wyjazdami, który od tej pory jest transmitowany live, więc zapraszamy serdecznie. Też można sobie pogadać.
i nikt na ciebie nie patrzy, więc możesz to zrobić pisząc na klawiaturze, co jest myślę mniej kłopotliwe. Tak. Okej, okay, dziękujemy wam bardzo i miłego wieczora. Dzięki za przybycie. Trzymajcie się ciepło, hej!